Tutaj webinar, jak wygląda ten system do webinarów, bo pewnie większość z Was bierze w tym udział pierwszy raz. Jest nas obecnie aż 458 osób, więc jak już pierwszy entuzjazm Wam minie, to polecam używać czatu tylko w sytuacji, kiedy będzie naprawdę potrzebny. Bo wszyscy dzisiaj nie możemy rozmawiać o wszystkim na czacie. Zwykle jest to kilkadziesiąt osób, dzisiaj jest kilkaset, więc absolutnie pobiliśmy dzisiaj rekord, więc gratuluję Wam. Mogę powiedzieć, że jeszcze nigdy w Polsce nie spotkało się tak dużo osób, by słuchać o budowaniu z gliny i słomy. Także gratuluję. Kilka słów opisu technicznego. Co dzisiaj będziemy robić? To jest platforma do prowadzenia tak zwanych seminariów internetowych, w skrócie webinarów. Mamy dzisiaj kilku prelegentów, których zaraz przedstawię. Tutaj, gdzie jest ta wielka ekscytacja, jest czat. Po prawej stronie widzicie też okienko z listą osób, które są dzisiaj z nami. Tutaj, tam gdzie widać moją twarz, to oczywiście też się będzie pojawiać kamera z transmisją z kamery pozostałych prelegentów. Słuchajcie, Fundacja EcoHabitat, pewnie nie wszyscy wiedzą w ogóle, co dzisiaj się dzieje tak naprawdę. Proszę, żeby nie zmieniać mi slajdów, dzięki. Fundacja EcoHabitat zajmuje się popularyzacją wiedzy, która tak naprawdę nie ma wielkich szans w konwencjonalnym systemie edukacji. Ja dzisiaj prowadząc tutaj z moimi gośćmi ten webinar mam dziką satysfakcję, ponieważ gdy ja studiowałem architekturę, to wyśmiewano ten temat i mówiono, że budowanie z gliny i słomy to jest budowanie z mchu i paproci. Więc pokażemy Wam dzisiaj, że to jest bardzo nie tylko metoda, która daje bardzo dużo satysfakcji, jest technicznie sprawna, pozwala w niektórych kontekstach zaoszczędzić sporo pieniędzy, jest też przyjazna środowisku, ale przede wszystkim jest przyjazna naszemu zdrowiu. Słuchajcie, tutaj pojawiają się pytania, skąd jesteście. My postaramy Was się wszystkich połączyć w lokalne sieci zainteresowań. Na Facebooku są już teraz grupy Cohabitat Warszawa, Cohabitat Łódź, Cohabitat Kraków, więc po wszystkim wyślemy Wam te grupy. Będziecie mogli sobie we własnym gronie się zapoznać i być może nawet jakieś lokalne przedsięwzięcia robić. A ja powoli zapraszam Was już teraz do skupienia uwagi. Trzy wdechy. Teraz wszyscy na raz. Trzy wdechy. Staramy się uspokoić, tak? Na chwilę zostawiamy czat. Drugi wdech. I trzeci, tak. Powoli skupiamy się na prezentacji. Ja chciałbym przedstawić Wam dzisiejszych gości. Jest nią Magdalena Górska, architekt, która jest zrzeszona w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Budownictwa Naturalnego. Opowiem o tym, co w tym stowarzyszeniu zrzeszeni ludzie i profesjonaliści robią, czym się interesują. Opowiem Wam też troszeczkę o swoich zainteresowaniach. Jest Moritz Reichert, jeden z profesjonalnych wykonawców, którzy na co dzień parają się tą dziedziną, która nas wszystkich interesuje. I Moritz spełnia marzenia takich ludzi jak my, buduje im domy naturalne. Jest Maciej Królak, który jako jedna z pierwszych osób w Polsce podjął się wyzwania budowy własnego domu naturalnego w technice słomy i już od kilku lat mieszka, więc podzieli się z Wami informacjami o tym, jak to jest przeżyć w takim domu zimę, jak to jest eksploatować taki budynek, więc bardzo praktyczne informacje, po prostu z życia wzięte, jak to się mówi. No i jestem ja, który to wszystko stara się skleić w całość. Ja też miałem swoją przygodę z projektowaniem architektury naturalnej. Przez kilka lat prowadziłem pracownię, zbudowałem też kilka konstrukcji tej technologii i osobiście bardzo chciałbym mieszkać w takim domu. Jeszcze osobiście nie mam takiej możliwości, ale za 2 lata Cohabitat będzie budował swoją siedzibę i tam mam nadzieję przebywać bardzo dużo czasu. Więc 3, 2, 1, zaczynamy.
Dzisiejszym tematem są budynki i jak sami wiecie, spędzamy w nich ogromną ilość czasu. I nie tylko są istotne rozwiązania architektoniczne, które jak są dobre, to uważamy, że w budynku się dobrze czujemy, ale też technologia, z jakich powstają ściany, ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Dzisiaj dowiecie się o tym, w jaki sposób tynki gliniane są w stanie regulować wilgotność i poziomy wilgotności w pomieszczeniach. Dowiecie się tak naprawdę, w jaki sposób budynki tak mocno wpływają na zdrowie człowieka, na nasze organizmy. Myślę, że bardzo istotne jest, aby wiedzieć i świadomie podchodzić do tych tematów i podejmować decyzje, które wypływają z wiedzy, a nie z przesądów. I jak jesteśmy przy temacie przesądów, no to nie sposób jest nie wspomnieć o temacie bajki o trzech świnkach, która jakby niesamowicie kształtuje nasz światopogląd związany z tym, czy ze słomy w ogóle można budować, czy nie. Myślę, że większość z nas zna bajkę o trzech świnkach i myślę, że wy też znacie przynajmniej tą podstawową wersję. Jak ktoś nie zna, to proszę dać znać na czacie. Ja w trzech słowach ją przypomnę. W trzech słowach chodziło o to, że były trzy świnki i gonił ich wilk, który chciał ich zjeść. No i pierwsza świnka oczywiście była w domku ze słomy i wilk sobie bardzo szybko poradził z domkiem ze słomy. No i bajka uczy, że domek ze słomy jest bardzo, bardzo nietrwały i tutaj wszyscy zapamiętaliśmy sobie, że domek ze słomy to jest jakiś wybryk zupełnie, więc często ludzie się po prostu pukają. Ci ludzie, którzy się interesują domami ze słomy, często widzą taki gest. Jeżeli jesteście w tym gronie, no to witam w klubie. No i była druga świnka, która była nieco mądrzejsza, zbudowała dom z drewna, ale pozostałych prelegentów proszę o niezmienianie slajdów. Była druga świnka, która była nieco mądrzejsza, zbudowała sobie dom z drewna. I jakby morałem tej bajki jest to, że trzecia świnka zbudowała sobie dom murowany, który jest bardzo, bardzo trwały. No i logika tej bajki uczy nas, że najtrwalszy dom to jest ten, który ma najtwardsze ściany. No i stosując tą logikę, moglibyśmy dojść do konkluzji, że idealnym domkiem w świecie świnek jest właśnie taki domek, który ma najtwardsze ściany z możliwych. I teraz pytanie do was, czy chcielibyście zamieszkać w takim domu? Ależ oczywiście, beton jest fantastycznym materiałem. Ja nie powiedziałem, że nie. Natomiast jest coś takiego jak appropriate technology, czyli technologia odpowiednia dla odpowiedniego kontekstu. I wydaje mi się, że rozważając temat użycia materiału na ściany, możemy znaleźć dużo lepsze materiały niż beton. Natomiast sam beton oczywiście jest fantastycznym materiałem i można go używać w wielu zdatnych dla niego kontekstach. Więc jak w dobrym filmie Hitchcocka zaczniemy od mocnego uderzenia. Tym mocnym uderzeniem będzie opowieść Macieja Królaka, który opowie wam od razu o tym, jak praktycznie jest mieszkać w takim domu, o tym, jak wyglądała jego przygoda. Więc bez zbędnych wstępów zapraszam cię, Macieju, do grona osób, które mają dostęp do mikrofonu. Okej, chwileczkę musimy poczekać, aż Maciejowi się załaduje możliwość mówienia. Potrwa to pewnie jeszcze chwilę. Tutaj na zdjęciu widać wnętrze mieszkania. Cześć Macieju, oddaję ci głos. Świetnie. Witam wszystkich w takim bądź razie. Z tej strony Maciek. Chciałbym wam opowiedzieć w kilku słowach, ponieważ dużo czasu. Generalnie temat jest tematem rzeką, więc na ile czasu starczy, na tyle opowiem. Jak to się stało, jak się mieszka,
o co chodzi z tym całym budownictwem. Tak się jakoś stało, zdarzyło, że nasz dom jest jednym z pierwszych w Polsce tak dużym i zbudowanym właściwie od podstaw w takim celu, że ma służyć stricte budownictwu całorocznemu. Kiedy powstał pomysł? Pomysł powstał dosyć dawno, właściwie gdzieś to tam w imię w podmentach prehistorii. Był to bodajże rok 2005, kiedy pomysł właśnie powstał. Stąd on się wziął gdzieś, prawdopodobnie ujrzałem w jakimś piśmie. Coś takiego można rozbudować. No, jakoś tak się stało, że za kilka lat, a dokładnie w 2007 roku zdarzyła się ta możliwość. Był teren, to jest właśnie ten teren, który tutaj widzicie. Jak widać, jest to szczere pole. Było to szczere pole, pojawił się ten teren, był pomysł, więc padła taka myśl, czemu nie próbować ze słomy. Problemem numer jeden było właśnie to, że w Polsce właściwie było prawie zero pola rozwiązań, więc no jakoś trzeba było szukać, jakoś trzeba było przezwyciężyć różne problemy, głównie braku wiedzy, jak rozwiązać problem prawny, wtedy właściwie jakoś chyba jeszcze nikt nie przeszedł tej ścieżki całej. No, jakoś summa summarum udało się przejść tą całą ścieżkę. W 2007 roku zaczął powstawać ten właśnie oto dom. Krótko o konstrukcji. Jak widać, konstrukcja jest dosyć duża, potężna. Jest to szkielet drewniany, a kostka stanowi właściwie tutaj, no to jest ten ładny szkielet, a kostka jest jakby takim wypełnieniem tej całej konstrukcji. To my tu mamy dalej. Także mamy te kostki, dosyć tradycyjne budownictwo Strobel, czyli na wierzch mamy, teraz tutaj znajdę, mamy glinę, dwie warstwy gliny, i na tą glinę idzie cieniutka warstwa wapna hydrofobowego. Nie jest to super pomysł, o czym powiem zaraz, ale okej, dobra. Kilka zdjęć, pokażę wam jak to wyglądało. Technicznie, słomy szło mniej więcej 900 kostek. Jest to słoma żytnia, pszenna. Jest to ilość zebrana z około 7 hektarów pola. I jak widać, jest to dosyć spora ilość, aczkolwiek w dzisiejszym czasie problemu ze słomą nie ma. Kolejna rzecz, dosyć ważna, tutaj już tak dla tych, którzy będą chcieli stawiać taki domek. Ważna rzecz, trzeba sobie znaleźć dobrą trasę do zmietania tych kostek. Być może w waszych regionach nie jest to problem. Okazało się, że u nas był to dosyć duży problem, więc znalezienie takiej trasy zajęło nam sporo czasu. Także dobrze jest sobie już rok wcześniej taką trasę znaleźć, zająć i się umówić. Może omówię kilka takich błędów, które my niestety popełniliśmy, a których wy możecie chyba uniknąć. Więc tak, podstawowy błąd numer jeden, wystające elementy konstrukcyjne. U nas chodziło o to, że ma to robić jakiś tam efekt wizualny. Niestety każdy taki element to jest potencjalny mostek termiczny. Tak więc odradzam coś takiego. Ładnie wygląda, ale niestety nie sprawdza się. Druga rzecz, odpowiednia warstwa izolacyjna, która by zachroniła przed deszczem. My tutaj, tak jak właśnie mówiłem wcześniej, zastosowaliśmy glinę, co samo w sobie jest dobre, i na to daliśmy
wapno, cienka warstwa. Niestety od strony, tylko od tej jednej strony, od właśnie, ponieważ w naszej strefie klimatycznej właściwie większość wiatrów, deszczu jest właśnie od strony zachodniej. Nie jest to dosyć trwała warstwa, także nie polecam od strony zachodniej albo dobre okapy, dach, albo deskowanie, cokolwiek innego. Są tutaj już różne próby prerobione. Jak widać, no, ściana nie jest może zbyt ładna, ale niestety. No, ale to tak jak mówię, to jest tylko ta jedna ściana. Wszystkie trzy pozostałe są piękne, ładne. Taki błąd może właściwie już niezwiązany z samym prawdobudownictwem wspomnianym, ale właściwie gdzieś tam w tych błędach się pojawił, to jest zakominek. To znaczy on sam w sobie sprawdza się super. Super dostarcza wodę użytkową, dostarcza ciepło do podgrzewników, także super się sprawdza, ale jako jedyne źródło nie jest zbyt wygodnym rozwiązaniem. Także niestety już tutaj wiemy, że często zdarzają się sytuacje, kiedy człowiekowi się nie chce stać, a chyba przydałoby się rzucić tam kilka szczap drzewa. Ktoś tutaj na czacie mówi solary. Solary mamy, grzeją nam ciepłą wodę i akurat to jest super rzecz. Polecamy wszystkim właściwie przez pół roku albo więcej mamy ciepłą wodę użytkową. Koszty, bo ponieważ tu się pojawiają takie pytania. Koszty dosyć trudno szacować. Nie chcę mówić, że one są bardzo niskie. Raczej porównywałbym je do tradycyjnego domu, tradycyjnego, czyli takiego, który się teraz buduje. Ponieważ słoma jest dosyć tania. Słoma jest dosyć tania, ale reszta, no, to jest po prostu dom, także instalacje wszelkie prądowe, wodne, wystrój, tak, cały dom, to wszystko jest jak w każdym innym, tutaj niestety koszty mogą być dosyć duże. Tutaj jest zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną, to jest prąd domu. Jak widać, całkiem fajnie to działa. Generalnie doświadczenie, ponieważ mieszkamy już czwarty rok teraz, także no już czwarta zima, weszliśmy 1 stycznia 2009 roku. Same ściany działają super. Nam naprawdę polecamy tutaj wszystkim. Nie ma się czego bać. Trzeba tylko uniknąć właśnie tych rzeczy, o których teraz mówiłem, czyli wszystkie szczegóły trzeba dosyć dobrze dobrać. Szczegóły styków, na przykład styk właśnie tutaj też mam, na przykład styk ścianka kolankowa. Tutaj dosyć taki element, spróbuję go tutaj zaznaczyć, to jest właśnie, oto są te miejsca. Tutaj trzeba to dosyć fajnie sobie dograć. U nas też nie jest to tak, jakby to powinno w 100%, no ale już jest. Byliśmy pierwsi, jednymi z pierwszych, więc nie uniknęliśmy błędów. One muszą być. Z dobrych rzeczy, z takich rzeczy, których polecam, na pewno polecam ogrzewanie podłogowe, które też nie jest związane stricte ze strobelem, ale przy okazji, jak się gdzieś tam robi, można tanim kosztem to robić i polecamy, super fajnie się sprawdza, szczególnie w połączeniu z podłogą kamienną. Co my tu mamy? To jest tutaj takie, jak widać, właśnie dom w trakcie tintowania już tą warstwą ostateczną. Ona jest bardzo cienka, to jest taka ślista mniej więcej 2-3 mm. Ten rysunek jest wyrobiony za techniką kresku mokrego. Okej. W trakcie budowy coś, co Paweł, o czym Paweł mówił już wcześniej, jest dużo takich rzeczy, że po prostu człowiek uczy się sam. A tu jak widać, na przykład sami prekładujemy podłogę. Dużo podelementów domu staramy się robić sami, także oczywiście w granicach rozsądku. Dlaczego nie umiemy, nie ma sensu. Ile czasu zajęła
budowa domu. Budowa domu zajęła do takiego stanu, do którego można już wejść. To zajęło nam to 2 lata, 2 sezony. Zaczęliśmy w maju 2007, a 1 stycznia 2009 roku już weszliśmy. Oczywiście środek był też nie wykończony, bardzo, bardzo, bardzo klasurowy, ale dało się już mieszkać, to znaczy mieliśmy wodę, prąd, ciepło. Kolejne pytanie, jak oczepiliśmy na podłogę i dach? No tutaj raczej zastosowaliśmy tradycyjne rozwiązanie, czyli dach mamy wełną. Jakoś nie chcieliśmy się bawić w ocieplanie słomą, prawdopodobnie z tego względu, że nie widzieliśmy takiego rozwiązania na żywo i ociepaliśmy się, aby popełnić tutaj błędy. No to jest dosyć taka rzecz, którą no, baliśmy się. Metraż. Jaki jest metraż? Dom jest dosyć duży. Zewnętrzne wymiary 12 na 9 metra. Także jest taki no, całkiem duży. Wiatr, że tak powiem, go nie zmuchnął. Wilk również. Także stoi dobrze. Przy okazji tutaj może wspomnę o takim micie, że w takim domu jest cała masa myszek, więc oczywiście takich myszek nie ma, a nawet rzekłbym, że jest ich zadziwiająco mało, to znaczy odkąd tutaj mieszkamy, ja nie spotkałem żadnych. To jest tak, że jak nie mają jak wejść, no to właściwie ich nie ma. Także tutaj myszy, różnych wypadków nie ma się co obawiać. Tak dom wygląda w chwili obecnej w środku. To jest właściwie zdjęcie sprzed paru dni nawet, żeby tutaj pokazać ten stan właśnie taki, jak jest teraz. Myślę, że dosyć fajnie to wygląda. Jeszcze kilka rzeczy jest do wykończenia. Jak jest zimą? No zimą się to wszystko sprawdza dosyć fajnie, właśnie tak jak mówiłem, z dokładnością do tych elementów, które nam robią troszeczkę jakieś mosty geotermiczne. One są do poprawienia i gdzieś to trzeba jakieś pomysły znaleźć, jak to fajnie zrobić, ale tak jak mówiłem, same ściany działają super, także nie ma się czego bać. Czyli jak zapalę fajkę i nie spadnie, to zostanę. Generalnie ognia też się nie ma co bać. Tutaj jakby nie jest tak, że my po tym domu chodzimy w jakiś specjalny sposób i nie można u nas zapalić, to znaczy raczej się nie pali parę papierosów, ale to już jakby z tego punktu widzenia, że nie są one u nas mile widziane, ale oczywiście jak najbardziej można sobie świeczki tak palić i cokolwiek innego po otwarty ogień, nie jest to jakiś problem tutaj. Sprawy administracyjno-urzędowe. No i jakoś tak tutaj wyszło w naszym przypadku, że udało się to wszystko przejść w miarę bezboleśnie. Ponieważ właśnie byliśmy jednymi z pierwszych, więc oczywiście pierwsze pytanie było, jak będzie z tymi właśnie urzędowymi sprawami, ale całe szczęście udało się to przejść, tak jak mówię, bez żadnych problemów. Być może to wynika z tego, że urząd był, nie widzi żadnych problemów, także sprawy urzędowe, wiem, że jeszcze później Paweł będzie opowiadał o nich, więc tutaj ja nie będę wnikał dosyć mocno. Okej. Może ja tutaj powiem tylko tak, że generalnie temat jest dosyć obszerny, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to prosiłbym ewentualnie na maila czy tam kontakt telefoniczny. Myślę, że ci, co będą chcieli, jak najbardziej znajdą, czy to właśnie poprzez Pawła, czy w jakiś tam czy na Facebooku, czy w jakikolwiek inny sposób. Okej. Nie wiem, czy jeszcze są. Aha, jest na przykład tutaj pada pytanie o elektrykę. Tak, elektryka jest zastosowana w ścianach, w peszlach idzie. Zastosowane są dosyć grube kable, także chodziło o to, żeby nie obciążać, jest dosyć duży pada obwodu. Chodziło o to, żeby nie obciążać, że na jednym podobwodzie mamy i czajnik, i jakąś piłę i tak dalej, także tutaj z tym problemu nie było. Elektryk również pada nie widział jakichś tam większych problemów, także kable są schowane. Jaka grubość ścian? No tutaj zastosowana jest tradycyjna kostka, mniej więcej pół metra
szerokości kostka plus tym kilku stron. Także mniej więcej jest to 60-65 cm cała ściana. Na ścianach od środka, tutaj widzę wasze pytanie, na ścianach od środka również jest glina. To jest, od zewnątrz i od wewnątrz jest taka sama warstwa, właśnie tak jak mówiłem, glina plus wapno. Okej, tak tutaj patrzę, co, jakie macie pole pytania. Tynk zewnętrzny ma mniej więcej 5 do 10 cm. Mówię mniej więcej, bo chodzi o to, że kostka nie jest równa, więc oczywiście super równo się tego nie da zrobić. Co z tym wapnem? Powtórzę jeszcze raz, że z tym wapnem jest po prostu problem taki, że on niby jest hydrofobowy, czyli wodoodporny, ale do końca nie jest i to właściwie wyniknęło 3 lata temu, kiedy był taki dosyć duży deszcz, kiedy przez tydzień czasu padał deszcz na tą ścianę, poziomy prawie deszcz, no i niestety ten tynk troszeczkę przemógł, jest inny skurcz wapna, inny skurcz podagliny i to spowodowało, że po prostu zaczął pękać. Ten tynk zaczął pękać, no i niestety robiły się takie dosyć nieładne rzeczy. Świadectwo energetyczne jest jak najbardziej, aczkolwiek liczone było przez jakiegoś tam pana, no, myślę, że działa, pokazuje dosyć fajny parametr, że jest to prawie podobudynek pasywny. Pytanie prawdopodobne o koszty, więc tutaj koszty, tak jak właśnie mówiłem, nie chcę tutaj kosztów przeszacować, są one jednak dosyć duże. Okej, to myślę, że na chwilę obecną tyle, chyba że będą jeszcze jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem, ale ponieważ jest nas bardzo dużo, więc na wszystkie nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć. Myślę, że tyle. Dzięki, Paweł. Paweł poszedł, więc... Okej, więc mogę jeszcze odpowiedzieć. Ktoś tutaj się pyta, że prekominek nie wystarcza. Nie, on wystarcza. Jak najbardziej wystarcza. Jak mówię, czasami nie chcę się rana wrócić na dół. I to jest ten problem. Cześć, Paweł. Ja myślę, że... Okej, dzięki. Na chwilę obecną tyle. Super, dzięki Ci Macieju za Twoją historię związaną z... Chyba, że masz do mnie jakieś pytania, Paweł. Tak, mam do Ciebie pytanie, bo tutaj było jeszcze jedno pytanie związane z tym, z czego masz zrobiony fundament. Fundament jest tutaj tradycyjny, czyli jest to, są bloczki betonowe. Dosyć śmiesznie, może pokażę tutaj jeszcze właśnie odnośnie tego fundamentu, jest tak dosyć zrobione śmiesznie. O, tu jest takie cięcie, ponieważ nie chcieliśmy robić takiego bardzo szerokiego fundamentu. Nie było sensu, bo nie szkoda betonu. jest szeroki na 5 cm, tylko tu jest taka ława, na której opierają się kostki. Okej, dzięki Ci serdeczne. Będziemy jeszcze dzisiaj mówić o innych detalach w różnych częściach tego budynku, ogólnie o budynkach słomianych, o różnych detalach. Słuchajcie, bo dzisiaj jest nas naprawdę bardzo dużo, jeżeli będziecie mieli pytania, przeniesiemy całą dyskusję i będziecie mogli tam podyskutować na te tematy. Na tę chwilę dziękuję Ci Macieju. Przechodzimy dalej z prezentacją. Prosiłbym Cię, żebyś wyłączył wideo i mikrofon. Możemy podziękować tutaj ogromnym aplauzem Maciejowi za to, że był dla nas pionierem i wziął na klatę tyle trudów. No i teraz możemy posłuchać tego i, że tak powiem, jesteśmy mocno zainspirowani i to nam dodaje dużo siły, żeby faktycznie swoje własne przedsięwzięcie uruchomić.
Idziemy dalej z tematem. Słuchajcie, w temacie budowania naturalnego ja zawsze zaczynam tę prezentację od pokazania tego schematu, gdyż dotyczy on tego, że wszystkie materiały mają swój cykl użycia w budynku. Mało kto sobie uświadamia to, że materiały, które używamy w domu, one muszą być w którymś momencie pozyskane z przyrody. Najczęściej jesteśmy tylko świadomi etapu wykorzystania tego materiału, gdzie już w samym budynku zostaje on zastosowany. No i cieszymy się bardzo, kiedy ten budynek jest przez nas użytkowany. Natomiast każdy budynek prędzej czy później musi zostać rozebrany. I stare wsie, stare domy drewniane, kiedy odwiedzamy te stare wsie, to można powiedzieć, że te budynki potrafią się starzeć. Niektóre, im starsze, tym więcej mają takiej atmosfery i duszy w sobie. Ja jeszcze czasami zastanawiam, jak będzie wyglądała współczesna wieś, kiedy moi wnuki będą odwiedzać te tereny. No, mogę powiedzieć, że mam wątpliwości, czy obecna architektura potrafi się starzeć. No i mniej więcej każdy budynek kiedyś będzie wyglądał tak. Żyjemy w takich czasach, że budujemy często na bardzo krótko. W sumie całe budownictwo naturalne jest też, ma taką podskórną ideę, żeby zachęcić ludzi do tego, aby budowali na wiele, wiele pokoleń. Żeby budowali nie tylko z myślą o własnym pokoleniu, ale z myślą o pokoleniach, które nadejdą. I technologicznie te budynki są na tyle trwałe, że potrafią wytrzymać tak długo, że jeszcze drugie pokolenie po budowniczych jest w stanie korzystać z takiej architektury. Piękne jest też to, że takie budynki nie stają się odpadem. Tutaj najlepszym przykładem tego jest glina. Glina użyta na przykład jako tynk, jako ściana, kiedy budynek już wychodzi ze swojej fazy eksploatacji i przestaje być potrzebny, to ten materiał ze ściany można bezpośrednio wykorzystać w innym budynku w procesie upcyclingu, czyli właściwie wkładamy bardzo niewiele energii albo wcale w ponowne użycie takiego materiału. Więc jeżeli zeskrobujemy tynk gliniany ze ściany, który był na niej położony 30 lat temu, wystarczy dodać trochę wody i możemy go kłaść od nowa. Nie musimy tutaj żadnych specjalnych procedur wykonywać. Słuchajcie, to są dwa zdjęcia, to zdjęcie po lewej stronie udało mi się zrobić na Suwalszczyźnie w trakcie wycieczki po tamtych terenach. Polecam, to jest, można powiedzieć, zagłębie budowania naturalnego w tym starym stylu. I tam można spotkać czasami budynki, które już nie są potrzebne od wielu, wielu lat. I one, no widać, że ten materiał wraca do miejsca, skąd przybył. Widać, że ten budynek nie staje się odpadem. On jakby jest naturalnym przedłużeniem krajobrazu. A po prawej stronie widać budynek w technologii słomy. On jest w trakcie rozbiórki. A tutaj były zastosowane tynki wapienne. Taka kostka słomy w ścianach, ona jest jakby zmumifikowana. Ona po rozbiórce można bezpośrednio wykorzystać taką kostkę słomy do innych celów. Albo do zaizolowania ściany w innym domu, albo być może do zastosowania tego w ogrodzie. No i takie ogrodnictwo na kostkach słomy jest jedną z popularniejszych metod właśnie uprawy niektórych warzyw, więc możecie sobie wyobrazić, że wasz dom kiedyś komuś do takich celów właśnie może posłużyć. Słuchajcie, domy ze słomy i gliny, w ogóle skąd się wzięła ta historia? Dlaczego w ogóle chcemy o czymś takim myśleć? Otóż te surowce, z których budujemy te domy, czyli glina i słoma, one są bardzo obfite. Są bardzo obfito występujące w przyrodzie. To jest tak naprawdę glina, piasek, woda, słoma. Oczywiście współcześnie jest dużo więcej tych materiałów przetworzonych, natomiast oryginalnie, kiedy ludzie zaczęli interesować się wytwarzaniem swoich własnych przestrzeni życia, no to sięgali najczęściej po to, co jest dostępne w ich najbliższej okolicy. No i jeżeli będziemy dzisiaj rozkminiać i rozmawiać o tym, jak dobrze budować materiałów naturalnych i w ogóle dlaczego to robić,
to będziemy sięgać naprawdę do korzeni. I jak rozejrzeć się po środowisku naturalnym, w poszukiwaniu, kto jeszcze oprócz ludzi chce budować z gliny, no to spotykamy się z bardzo dużą ilością zwierząt, które wykorzystują ten materiał. I nie dzieje się to przypadkiem, ponieważ glina ma bardzo ważne cechy, które powodują, że właśnie łatwiej jest regulować mikroklimatem wewnątrz gniazda i czy to jest gniazdo ptaków, czy to jest nasze gniazdo, jakby chodzi o to samo, że jesteśmy organizmami żywymi. Można by o tym długo rozmawiać, natomiast przejdziemy teraz do konkretu, kiedy zaczęło się budowanie ze słomy, kiedy zaczęło się tak naprawdę budowanie z kostek słomy, bo trzeba te dwie rzeczy rozgraniczyć. Z kostek słomy budownictwo zaczęło się w Stanach Zjednoczonych na terenach Nebraski pod koniec XIX wieku. Przepraszam, na początku XIX wieku. To właśnie wtedy wynaleziono konną prasę, która pozwoliła wykorzystywać właśnie siłę koni do prasowania w formę kostek materiału, który był na tamtych terenach w wielkiej obfitości. Nie było drewna i to jest właśnie klucz do tego, skąd ten wynalazek powstał. Tereny Nebraski to są tereny ogromnych połaci traw i w deficycie jest drewno, więc ludzie zaczęli szukać materiału, dzięki któremu mogą stworzyć kubaturę do potrzeb takich, powiedzmy, gospodarczych. No i zupełnie od niechcenia zaczęli stawiać kostka na kostce. Nie mieli wielkich planów wobec tej architektury, po prostu stworzyli kubaturę, która zabezpieczała coś przed deszczem. Natomiast doświadczenie im pokazało, że te budynki są trwałe. Co jest bardzo ciekawe, oni wtedy nie stosowali konstrukcji drewnianej w ścianach. Te baloty były elementami konstrukcyjnymi, które przenosiły obciążenia od dachu na fundament. Więc cała ta metoda samonośnej kostki słomy została nazwana od regionu, w którym ta metoda powstała, czyli metoda Nebraska style, czyli tak zwana metoda samonośna. Czyli najstarsze budynki, które powstały w tej metodzie, mają teraz już ponad 100 lat. Najstarszy budynek w Europie, najstarszy budynek w Europie stoi we Francji, powstał w 1921 roku. Tutaj małe zdjęcie widać, tak wygląda w 2008, więc zbliża się do swojej setki. Więc jeżeli ktoś ma pytanie, jak trwała jest ta technologia, no to trwałość mierzymy najstarszymi przykładami takiej architektury. Więc spokojnie można powiedzieć, że gdy budynek jest zadbany, no to najstarsze takie przykłady mają ponad 100 lat. Literatura przedmiotu. I okazuje się, że polska literatura, gdy chce się studiować te przykłady, to jest bardzo bogata. W latach 60. było mnóstwo przykładów książek, które studiowały ten temat. Okazuje się, że mieliśmy nawet, mam te książki zeskanowane i wszystkie osoby, które będą chciały mieć do tego dostęp, będziecie mogli dostać takie skany na maila. Jest tam między innymi książka, która mówi o doświadczeniach Instytutu Techniki Budowlanej w pracach z gliną. To jest bardzo, bardzo ciekawa pozycja, która mówi o po prostu technicznych możliwościach wykorzystania gliny. Natomiast słoma była wykorzystywana już dużo wcześniej w budownictwie niż sama technika strobel. W technice w polskiej tradycji były tak zwany strychulec. Wykorzystywało się słomę w takich powrósłach, które się owijało wokół żerdzi. I tworzyło to takie powierzchnie. One były otynkowane z zewnątrz, najczęściej wapnem. Dzisiaj tej techniki już się nie stosuje, głównie ze względu na to, że jest to bardzo, bardzo pracochłonna metoda. No i inne metody mają dużo większe, dużo lepsze parametry. Tak wygląda ten budynek
w jednym ze skansenów. Oczywiście słomę wykorzystywano również w dokryciu dachów. Do krycia dachów obecnie częściej wykorzystuje się trzcinę do robienia strzech. Kiedyś słoma była o wiele lepszej jakości, więc można było ten materiał wykorzystać. Wspomniałem o tym, na jakiej podstawie formalnej kiedyś budowano. Tutaj widzicie skany norm branżowych, które funkcjonowały w latach 60. Udało mi się je znaleźć właśnie na Politechnice Łódzkiej i zeskanować. One też są w tej kolekcji książek z lat 60. Co ciekawe, właśnie Polska jako jeden z pierwszych krajów miała takie normy branżowe. One dotyczyły użycia głównie gliny. Te normy branżowe dzisiaj można stosować na zasadach dobrowolności. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego właśnie teraz pracuje nad tym, aby przywrócić jakby takie działania związane z opracowaniem technicznym tych technologii. I tutaj jest ten skan tego opracowania, który jest bardzo, bardzo ciekawy dla praktyków budownictwa naturalnego, czyli budownictwo z gliny w świetle badań i doświadczeń Instytutu Techniki Budowlanej. Więc będziecie mogli w to zajrzeć. No i słuchajcie, wracamy do tych technologii użycia kostek słomy, użycia w ogóle słomy w budownictwie, nie na zasadzie kopiowania pewnych technik, które są znane przez naszych dziadków czy babci. Mamy mnóstwo nowych badań technicznych i one napływają do nas z różnych części świata. Bardzo dużo testów zostało wykonanych w krajach Europy Zachodniej. Słoma jest aktualnie materiałem, który został już bardzo gruntownie przebadany, jeżeli chodzi o izolacyjność cieplną, jeżeli chodzi o możliwości przenoszenia obciążeń, znaczy badania techniczne, jeżeli chodzi o możliwość obciążania słomy obciążeniami z dachu. Te badania również są zawarte w tej paczce, którą będę chciał wam przesłać. I słuchajcie, dalej dochodzimy do tematu ognioodporności. Ostatnio zostało wykonane badanie u naszych południowych sąsiadów w Czechach. To jest właśnie zdjęcie z tego badania. Tam widać tutaj w tym miejscu wynik, jaki to badanie miało, czyli ściana traktowana ogniem z jednej strony dopiero po 2 godzinach i 24 minutach wykazała ślady zniszczenia po drugiej stronie. 2 godziny 24 minuty to jest bardzo, bardzo dużo. Więc ściana obustronnie obtynkowana gliną jest traktowana jako niepalna. I również można powiedzieć, że jest traktowana jako ściana o wysokiej ognioodporności. Sama kostka słomy oczywiście, bo to co powiedziałem wcześniej, może kłócić się z jakimś zdroworozsądkowym myśleniem, natomiast tutaj pokazuję zdjęcie takiego spalenia słomy na takim zlocie w Belgii, który się odbył w 2009 roku. I profesjonaliści, co bawią się w taki sposób, ukazując nowicjuszom, że kostka słomy owszem pali się na powierzchni, gdzie są luźne źdźbła, natomiast bardzo trudno kostkę spalić wewnątrz, gdzie ma dużą gęstość, ponieważ tam brakuje powietrza, brakuje tlenu, aby następowało spalenie. Tutaj pisaliście na czacie, to się dzieje kiedy jest samozapłon. Samozapłon jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest słoma bardzo wilgotna i w procesie, kiedy zaczynają działać bakterie termofilne, taka słoma zaczyna się podgrzewać do wysokich temperatur i faktycznie wtedy może dojść do samozapłonu. Ale to się dzieje wtedy, kiedy mamy zawilgotzoną słomę. Ona nie zapali się, gdy jest sucha, bo nie ma takiej wtedy temperatury. Więc popularność
Popularność tej metody budowania w Polsce, jak widzicie, wzrasta bardzo, bardzo szybko. W 2000 roku mieliśmy tylko jeden budynek, o którym zaraz będziemy mówić. I to zainteresowanie można powiedzieć, że wzrasta geometrycznie, ale wzrasta głównie dlatego, że coraz więcej osób jest w stanie zrozumieć, jak te budynki działają, zrozumieć ich funkcjonalność i ich zalety. Więc dzisiejszy webinar jest jednym z takich prób wyjaśnienia, jak to wszystko działa. Maciej Jagielak z Politechniki Krakowskiej zadał sobie trud, aby zmapować wszystkie budynki, które w tej technologii zostały zbudowane w Polsce. To jest właśnie sytuacja sprzed kilku lat. Aktualnie tych budynków jest więcej. Na forum.cohabitat.net możecie śledzić przygody co po niektórych inwestorów, którzy tam wklejają swoje zdjęcia z własnych przygód. Ja teraz chwilę zerknę na czata, zobaczyć, czy tutaj coś ciekawego jest, co mógłbym odpowiedzieć. Adam, zaokrąglenia nie są konieczne, natomiast są bardzo wskazane ze względu na strukturalne właściwości gliny. Kanty na kąt prosty są bardzo łatwe do zniszczenia, zresztą nie tylko w glinie, ale w każdej technice, dlatego się zbroi te miejsca. Oczywiście jak ktoś się uprze, no to nie ma rady, natomiast zaleca się zaokrąglenia. Słuchajcie, tutaj Katarzyna pisze, czy banki dają kredyty na takie domy i odpowiedź jest tak, nie wszystkie dają te kredyty, natomiast są takie banki, które dają. W tym momencie nie jestem w stanie sobie przypomnieć nazwy tego banku, ale w dyskusji na forum spokojnie możemy tą kwestię rozkminić. Bartosz, bardzo cię proszę, abyś nie spamował tą kopułą, bo nawet nie wiem, o co chodzi w tym pytaniu. Słuchajcie, jeżeli pytania są, to zostawcie je na sesję pytań, bo ja i tak nie jestem w stanie przeczytać, kiedy tak dużo rzeczy się pojawia teraz na czacie, więc jeżeli są jakieś pytania i zagadnienia, to poczekajmy chwilę. Pod koniec mojej wypowiedzi tutaj zrobimy sobie chwilę czasu na pytania. Jeżeli chodzi o kopułę, to jest jedynie jedna kopuła postawiona przez biobudownictwo Janusza Świderskiego. Możesz wejść na biobudownictwo.org i tam sprawdzić. Idąc dalej, pierwszym budynkiem ze słomy w Polsce, który powstał w technice samonośnej, czyli load bearing, jest budynek, który został zbudowany przez organizację Earth Hands and Houses pod przewodnictwem architekt Pauliny Wojciechowskiej i jest w Przełomce na Suwalszczyźnie. Więc przypomnę, że ten budynek nie ma konstrukcji wsporczej z drewna w ścianach. To jest domeczek, który jakby konglomerat słomy i gliny pozwala przenieść obciążenie na fundament. No i to jest bardzo ciekawy przykład, który pokazuje taką typologię architektoniczną, która najczęściej nam się kojarzy z budownictwem naturalnym. Jak zobaczycie później w trakcie dzisiejszego webinaru, to jest jedynie początek historii. Można bardzo współcześnie wyglądającą architekturę tworzyć z tego materiału. To jest przepraszam, to jest inny budynek, też przełomce, też przez Earth and Houses zbudowany. Tutaj jest jeszcze inny budynek przez tą samą organizację stworzony. Tutaj na dachu jest zastosowany ciekawy patent dachu zielonego, gdyż na tym dachu zielonym zostały użyte kostki słomy, które po pewnym czasie podległy naturalnemu procesowi rozkładu. No i tam została posiana trawa, która zaczynała wzrastać. Adrianna mówi, że pyta o konstrukcje samonośne, nadają się do dużych powierzchni. No zaskoczyłbym cię, do jak dużych powierzchni może się nadawać. Myślę, że przy odpowiednim projektowaniu naprawdę solidne budynki o wielu set metrach kwadratowych można w tej technice zbudować.
Jednym z pierwszych budynków w tej technice, który rozpoczął też pewną historię związaną ze stowarzyszeniem, jest budynek w Kocku, zbudowany przez Janusza Świderskiego. To jest taki budynek modelowy, który też pokazywał, że w ogóle można. To było kilka lat temu, to też był początek mojego zainteresowania się tym tematem. W tamtych czasach naprawdę większość ludzi pukała się w głowę, więc ten budynek miał pokazywać, że faktycznie można. Tutaj Janusz eksperymentował z wykorzystaniem drewnianych żerdzi do budowania konstrukcji. Ta metoda później okazała się bardzo, bardzo pracochłonna, więc w takim profesjonalnym wykonawstwie nie znalazła swojego miejsca. Natomiast czasami stosują ją wykonawcy, którzy budują dom samodzielnie. No i też jeden z pierwszych budynków, tutaj o nim mówił Maciej, budynek w Lubli. Tutaj jeszcze chyba zdjęcie sprzed tych awarii związanych z tynkiem. Ja tylko dodam, na czym polegała ta awaria. Awaria głównie wynikała z tego, że na ten tynk gliniany został położona cienka warstwa tynku wapiennego, a tynk wapienny różni się tym od tynku glinianego, że nie rozszerza się pod wpływem wilgotności i gdy było bardzo dużo opadów, to tynk gliniany zaczął pęcznieć i to spowodowało ścięcie tynku wapiennego, więc nie poleca się kłaść cienkiej warstwy tynku wapiennego bezpośrednio na glinę. Robi to się w inny sposób, kładąc wiele warstw po kolei, zaczynając od bardzo glinianej, dodając w każdej warstwie trochę więcej tynku wapiennego. I tutaj jest jeden przykład ku przestrodze. W Mieściskach powstał budynek, który nigdy nie został zamieszkany. Tak to jest na początku, kiedy zdobywa się pierwsze doświadczenia w danych technologiach. Tutaj ku przestrodze, aby pamiętać, że tynkowanie budynku zawsze trzeba zakończyć w sezonie letnim, kiedy ściany mają szansę wyschnąć. Tutaj tynkowano późną jesienią i całą zimę budynek był wystawiony na działanie wielkich poziomów wilgotności w ścianach, co spowodowało różne problemy, które spowodowały, że budynek ostatecznie nie został zamieszkany. To jest zdjęcie, które zostało wykonane kilka lat temu. Tak, Marek, mieli grzyba i to dosyć dużego. Natomiast budynek poprawnie wykonany, który zostaje wykonany w odpowiedniej porze i zostaje otynkowany w odpowiedniej porze, absolutnie nie ma żadnych problemów. Kiedy ściana zostaje otynkowana, tak jak wcześniej wspomniałem, zostaje jakby zamumifikowana w tej przestrzeni. Tutaj na zewnątrz jest tynk wapienny i tylko wapienny. Z tego powodu, że tynk wapienny nie jest narażony na wymywanie przez wodę. Ma on grubość jakieś kilku centymetrów, 4-5. To jest zdjęcie jeszcze przed ukończeniem tego budynku. To jest zrobione gdzieś ze 2 lata temu. To jest budynek, który stoi pod Warszawą w miejscowości Piskórka. Aktualnie jest już zamieszkany. Mam zamiar się tam wybrać, aby zobaczyć, jak właśnie mieszkańcy sobie radzą i jak im się żyje. O, tutaj Krzysztof pyta o oddychanie ścian. Spokojnie, dojdziemy do tego. Dzisiaj naprawdę ten webinar będzie bardzo wnikliwy, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, więc na spokojnie będziecie mogli usłyszeć, jak to jest z tym oddychaniem, jakie są różnego rodzaju konstrukcje, gdzie się układa ściany, jakie są odmiany w ogóle tej techniki. Więc kontynuuję historię o tym, jakie są w ogóle budynki w Polsce. To jest budynek w Badowie Górnym, wybudowany przez Ryszarda Bilińskiego. Charakterystyczne jest to, że ten budynek jest na planie ośmiokątu, co spowodowało, że wewnątrz jest bardzo charakterystyczny układ architektoniczny. Tutaj pada często pytanie o koszty, więc ja podam takie ogólne widełki związane z kosztami, żeby zaspokoić Waszą ciekawość. Jeżeli chce się budować przy zleceniu budowy w firmie,
to za stan deweloperski trzeba się liczyć z kosztami robocizna plus, plus, wykona, plus materiały, to jest widełki między 2000 a 2700 zł brutto za stan deweloperski. Trzeba się z takimi kosztami liczyć. Oczywiście to wszystko zależy od konkretnych rozwiązań projektowych, które bardzo, oczywiście te rozwiązania projektuje determinują ty. Możemy mieć okna drewniane, możemy mieć konstrukcję czterostronnie struganą, więc można tę kwotę obniżać, można ją też oczywiście zwiększać, ale to wam daje pogląd mniej więcej, ile to kosztuje. Idąc dalej, dzisiaj z nami będzie też Moritz Reichardt, który opowie wam o swoich doświadczeniach jako wykonawca. Budynek, który powstał w Gajówce. Jest to budynek pierwszy w Polsce, który jest zbudowany w metodzie prefabrykatów. Zobaczycie za chwilę, w jaki sposób te moduły zostały budowane. Tutaj jest przykład też małego budyneczku, którego architektura została udostępniona na licencji otwartej open source. Tutaj prowadziliśmy eksperymenty, czy grupa osób, które nie mają doświadczenia w budowaniu, jest w stanie zbudować mały obiekt. No i w ciągu kilku miesięcy faktycznie grupa osób bez doświadczenia była w stanie to zbudować. To jest budynek, który powstał dosłownie półtora roku temu w Złej Wsi Wielkiej między Toruniem a Bydgoszczą. Jest całkowicie zadeskowany z zewnątrz elementami drewnianymi, które zabezpieczają tutaj budynek przed wpływem wilgoci atmosferycznej. Tutaj Maja pyta o możliwości zrób to sam. Oczywiście technologia jest bardzo przyjazna technikom zrób to sam. I akurat teraz wyświetlił się slajd budynku w Nowym Mieście Lubawskim. Ten budynek całkowicie został zbudowany metodami zrób to sam. Tutaj Piotr z forum cohabitat.net opisywał tam wszystkie właściwie swoje etapy od fundamentów. Eksperymentował z posadzkami glinianymi. No i oczywiście z zielonym dachem, który tutaj widzicie, a wcześniej też widzieliście już taką etap ukończony. To jest też budynek w miejscowości Stoczki, całkowicie zbudowany metodami zrób to sam przez Przemka Raja. No i to jest ostatni przykład, który chciałbym wam pokazać w miejscowości Siecino. Jacek Gałązka zaprojektował taki budynek, który przypomina swoją konstrukcją szachulec. Teraz kilka słów powiem wam o samej technologii słomy. Dlaczego w ogóle chcemy budować z tych materiałów, jakie one mają właściwości techniczne, fizyczne, na co trzeba zwrócić uwagę. Dobre budownictwo ze słomy zaczyna się od znajomości materiału. I właściwie każdy inwestor, każdy właściciel domu powinien te właściwości znać, aby podejmować świadomie decyzje w trakcie budowy. Więc izolujemy kostkami słomy dlatego, że jak widać to na zdjęciach z mikroskopu elektronowego, że słoma wykazuje się właściwościami, jest materiałem porowatym, widać na przecięciu, na przekroju tego źdźbła. Mnóstwo pęcherzyków powietrza, mnóstwo przestrzeni powietrznych zamyka powietrze, które nie może się ruszać. Izolatorem tak naprawdę jest zawsze powietrze. Im bardziej mamy materiał, który zamyka w różnych strukturach powietrze, które nie może krążyć, tym lepszy izolator. Więc kostka słomy, rysując schemat, ma właśnie taką budowę. Ma znaczenie, czy układamy kostkę słomy równolegle, czy źdźbła słomy są równolegle do powierzchni ściany, czy prostopadle. Oczywiście to są już techniczne aspekty z wysokiego poziomu, nie będę to się wdrażał. Natomiast widać tutaj na przykładzie, że strumień ciepła, który
mknie sobie od strony wewnętrznej do zewnętrznej, napotyka większy opór w postaci źdźbeł, które są równolegle do powierzchni ściany. Więc tak właśnie chcemy ustawiać sobie kostki. Mikołaj, napiszcie Mikołajowi, który ma brak dźwięku, żeby się zalogował od początku. Szymon pyta, czy organizujemy kurs zbudowy z domów z gliny. Oczywiście, że takie organizujemy. Jak wejdziesz na wydarzenia na Facebooku, na fanpage'u Kohabitatu, to zobaczysz tam wszystkie kursy, jakie w tym roku będziemy organizować. O tym, czy Unia finansuje budowę domów, to nie mam pojęcia, natomiast wiem, że będą dofinansowania z Funduszu Ochrony Środowiska, ale to są dofinansowania do kredytów. Adam pyta, czy jest jakaś baza biur architektonicznych. Oczywiście, jak wejdziesz na stronę www.osbn.pl, tam znajdziesz całą bazę architektów, którzy to robią. Oczywiście budynki pasywne również można budować w tej technice i jest to praktykowane w innych krajach. W Polsce jeszcze żaden nie powstał, ale jak najbardziej jest to możliwe. Mateusz, tak, będzie ta prezentacja dostępna. Słuchajcie, tutaj jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że słoma oczywiście jest materiałem podatnym na działanie wilgoci. Natomiast jeżeli zdajemy sobie z tego sprawę, to nie jest to wada, to jest jedna z inteligencji właśnie tego materiału. Jak wspominałem wcześniej, ten budynek, kiedy przestaje być potrzebny, po prostu zaczyna się rozkładać. To jest bardzo ważna cecha, która powoduje, że ten budynek nie jest odpadem. My nie chcemy, żeby on był wieczny. My chcemy, żeby te materiały zaczynały się rozkładać, kiedy ten budynek nam jest niepotrzebny. I tutaj widać, że kiedy wilgotność względna powietrza wewnątrz ściany osiąga poziomy około 98%, to słoma wchodzi w stan rozkładu. Natomiast taki poziom w ścianie nigdy nie jest osiągnięty. Nawet jeżeli mamy bardzo, bardzo, bardzo mocne opady deszczu z deszczem zacinającym, to gruba warstwa tynku, która jest na zewnątrz, to jest około 5 cm, działa jak bufor. I ten bufor nie pozwala do tego, żeby ta woda w dużych ilościach dotarła do słomy. Nawet jeżeli dotrze, dociera do warstw powierzchniowych i to nie wpływa negatywnie technicznie na stronę. Później taka ściana bardzo szybko oddaje wilgoć do powietrza. Jak kostka słomy oczywiście powstaje w takich typowych prasach. Tutaj widać najbardziej typową prasę kostkującą, którą można spotkać na polskiej wsi. Niestety coraz rzadziej, gdyż rolnicy przestawiają się na bale okrągłe. Taka kostka powinna mieć parametry około 110 kg na metr sześcienny. Co powoduje wtedy, że taki budynek jest odporny na różnego rodzaju myszy. Jest to istotne, ponieważ myszy żyją w przestrzeniach pomiędzy, w parach, więc my potrzebujemy materiału, który ma jak najlepszy kształt ortogonalny, prostopadły ścienny. Luke pyta, czy im więcej, tym lepiej. Oczywiście nie. Myślę, że 110 kg na metr sześcienny to jest to optimum. Im będziesz więcej prasować, gdybyś powiedzmy miał 300 kg na metr sześcienny, jest to już kosztem izolacyjności, gdyż potem już ta krzywa jest, układa się tak, że mamy dużą gęstość i ta izolacyjność spada. Pyta się ktoś o robactwo, nie widziałem gdzie. Robactwo, słuchajcie, musicie spojrzeć na to z perspektywy robactwa. Robactwo szuka miejsca do gniazdowania. Miejsca do gniazdowania nie znajduje w ścianie słomianej. Może znaleźć mieszkanie w kostce, która jest zawilgocona i stoi na zewnątrz. Przez grube tynki, to jest bardzo ważne, żeby zrobić grube tynki i dokładnie je wykonać. Wtedy do takiej ściany w ogóle nie ma dostępu.
ani mysz, ani szczur, ani robactwo. Więc przy dobrze zaprojektowanych i dobrze zrobionych budynkach taki problem nie występuje. Problem myszy nie jest problemem budynków słomianych, jest problemem budynków w ogóle. Można przywołać wiele przykładów budynków, które są ocieplone styropianem, w których żyją myszy. Budynków z wełny, ocieplonych wełną mineralną i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj problem jest i rozwiązanie jest uniwersalne. Trzeba dobrze budynek układać. No wiadomo, prasa kostkująca wygląda jak wygląda. Większość z nas się z tą prasą spotkała. Warto rolnika przypilnować, ponieważ te polskie prasy kostkujące, one no już swoje wysłużyły i rolnicy raczej nie chcą kostkować do parametrów, które nam są potrzebne. Najczęściej rolnicy na swoje własne potrzeby na swoje własne potrzeby robią kostki o parametrach około 60 kg na metr sześcienny. Oni po prostu chcą szybko i łatwo załadować taką kostkę widłami na wóz. Kostka, która ma ciężar 120 kg na metr sześcienny, ona jest już ciężka i bardzo trudno ją widłami załadować. Dominik pyta, czy jest sens budować ścianę grubą na dwie kostki. Oczywiście takiego sensu nie ma. Jeżeli chcesz mieć grube ściany, to lepiej użyć kostki tak zwanej jumbo bale. To są już te duże kostki, których ręcznie się nie da układać. One już są wtedy układane dźwigiem. No to wtedy one mają ciężar objętościowy mniej więcej 300 kg na metr sześcienny, ale no to już jest budynek hipergigantycznie dobrze zaizolowany. Marek pyta, czy można dach ocieplić. Oczywiście można, będzie tutaj pokazane zdjęcie, zobaczycie to później. Luke, to były jumbo bale. Artur, drewno, czy może drewno być do budowy szkieletu? Nie powinno być, natomiast w praktyce wiem, że często ludzie stosują drewno mokre, natomiast najlepiej jest pracować na drewnie wysezonowanym. Więc kostki słomy, które wędrują z pola, najczęściej najlepiej jest to zamówić bezpośrednio kostkę z pola, która właśnie takim transportem wędruje bezpośrednio na budowę. Najlepiej, ponieważ omijamy moment magazynowania takiej kostki słomy w stodole. Można to robić, natomiast jeżeli można to pominąć, tym lepiej. Z tego tytułu, że przez zimę mogą niektóre sznurki popękać, albo myszy mogą te sznurki poprzegryzać. No i oczywiście jest kłopot, żeby tę słomę w takich ilościach załadować i przeładować i przenieść w nowe miejsce. Więc najlepiej jest ją od razu przewieźć na budowę. Można składować w takich tunelach. Najistotniejsze jest to, żeby nie przykrywać ich folią bezpośrednio, gdyż zmiany temperatury i wilgotności względnej w powietrzu powodują, że pod spodem, pod taką folią latem po nocy jest bardzo, bardzo wilgotno i możemy zamoczyć sobie całą słomę. Artur pyta, czy można przerobić projekt domu szkieletowego, czy to musi być specjalny projekt. Zaleca się, żeby to był specjalny projekt, ponieważ przeróbki są dużo droższe niż robienie projektu od nowa i te przeróbki też nigdy nie spowodują, że ten budynek będzie dobrze zaprojektowany. To jest projekt na indywidualne zamówienie albo projekt typowy, który został wymyślony pod kostki słomy. Tutaj architekt Jacek Gałązka takie projekty robi. Słuchajcie, z szafkami poczekajcie, będzie o tym przy temacie konstrukcji, za chwilę o tym będę mówił. Więc jakie są systemy budowania w technice Strobel? Tutaj widać, tych systemów jest przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, około 12. Te metody różnią się między sobą tym, że w różnych miejscach ściany jest użyta konstrukcja. Tutaj widać, że ta konstrukcja może być albo na zewnątrz budynku, albo wewnątrz budynku, lub konstrukcja może być wewnątrz ściany, lub tej konstrukcji nie ma. I teraz w zależności od tego, w jaki sposób użyjemy kostki słomy i w jaki sposób
w którym miejscu jest konstrukcja drewniana, tym będziemy mieć różne parametry izolacyjności cieplnej, różne pojawią nam się problemy związane z tym, jak tą kostkę dotknąć. Oczywiście najlepsze są metody takie, które nie wymagają od nas, abyśmy cokolwiek robili z kostkami, gdyż docinanie wielu z dziesiąt kostek oddzielnie do kształtu na przykład takiego słupa wielkiego, no jest to bardzo, bardzo pracochłonna metoda. I teraz tutaj to jest taki zrzut z badań naukowych prowadzonych przez badaczy niemieckich, którzy wykazali, że faktycznie kostka słomy podstawiona na sztorc ma lepsze parametry izolacyjne niż kostka, których włókna są ustawione prostopadle do powierzchni ściany. Natomiast w polskich kostkach, jak sobie sprawdzicie to praktycznie, to te źdźbła są we wszystkich kierunkach, więc w naszych okolicznościach nie ma to większego znaczenia. Więc głodnych konkretów, tutaj jest współczynnik U wyliczony dla tej ściany o grubości konkretnie kilkudziesięciu centymetrów, dokładnie 50 centymetrów ma kostka plus kilka centymetrów na tynki, no to widać współczynnik U ma 0,12 wata na metr kwadrat Kelvin, czyli jest to parametr o wysokiej klasie i dlatego właśnie w tej technice można budować domy pasywne. I teraz kilka słów o tym, jakie w ogóle mamy metody i odmiany techniki Strober. Jak widzicie tutaj, jedna z takich bardziej charakterystycznych, wykorzystuje się słupy drewniane do przeniesienia konstrukcji dachu, przeniesienia obciążeń z dachu na fundament. Charakterystyczne jest to, że słup jest w przestrzeni kostek słomy, co powoduje, że te kostki w tej strefie musimy dociąć. To docinanie oczywiście da się zrobić i to jest praktykowane. Osobiście nie preferuję tej metody, jak projektowałem budynki, starałem się te słupy pokazać wewnątrz, gdyż jak już inwestuje ktoś w drewno, to łatwiej i lepiej pokazać to jako detal architektoniczny. Drewno w budynku jest czymś moim zdaniem pięknym i nie należy tego chować. Tomasz, są budynki, jest architektura typowa, możesz się rozejrzeć za architektem Jackiem Gałązką, które są projekty gotowe. Natomiast projekt gotowy nigdy nie zrealizuje potrzeb indywidualnych i myślę, że często warto się zastanowić nad tym, czy nie zrobić faktycznie projektu indywidualnego, ale to już jest indywidualna sprawa, oczywiście jak sama nazwa wskazuje. Inną metodą jest zrobienie mniejszogabarytowego drewna. Tutaj widać, że takie drobniejsze elementy są stosowane po dwóch stronach i kostka słomy jest użyta wewnątrz. Tutaj widać, że kostka słomy nie została naruszona, dzięki temu mamy maksymalną izolacyjność cieplną. No i najmniejszą też trudność w układaniu takich kostek w ścianie, gdyż one po prostu wchodzą w przestrzeń międzysłupową. Inna metoda, która wykorzystuje takie blaty drewniane, ta metoda znowuż powoduje, że bardzo szybko nam idzie układanie kostek, natomiast tak naprawdę tworzymy tutaj mały mostek termiczny w postaci tych blatów drewnianych. No i do budownictwa chociażby pasywnego ta metoda nie byłaby najlepszym wyborem. Tadeusz, tak, można to zrobić z płyt OSB, jasne. Macie pyta, czy każdy architekt może zrobić taki projekt. Uważam, że nie każdy, chyba że dla siebie, ponieważ jak projektuje się taki budynek, powinno się mieć doświadczenie, powinno się mieć jakąkolwiek wiedzę na temat działania i funkcjonowania takich systemów. Byłem świadkiem wielu
wykonawczych przygód inwestorów, którzy mieli taki budynek projektowany przez architekta, który robił to po raz pierwszy i generuje to gigantyczne koszty, ponieważ ta konstrukcja nie jest zoptymalizowana pod kostkę słomy, więc polecam Wam, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z architekturą naturalną, żeby sprawdzić, czy Wasz architekt cokolwiek w tym temacie robił, a nawet jak nie robił, to czy ma jakąkolwiek praktykę, czy budował już wcześniej takie konstrukcje, gdyż naprawdę te technologie wymagają indywidualnego podejścia. Krzysztof pyta, czy podczas budowy to nie zawilgotnieje wszystko. Oczywiście nie, tutaj nie widać, a nie widać, widzicie, to są tutaj folie. Te folie zwyczajnie na budowie są zawieszone tutaj przy krawędzi dachu, gdy jest tylko zagrożenie, że będzie padał deszcz dzisiejszego dnia, te folie się spuszcza na dół i one zabezpieczają nam budynek przed takimi okolicznościami. Potem jak mamy otynkowaną ścianę, no to już nie jest problemem. Marcin tutaj mówi, jak budowano 200 lat temu, też architekci projektowali. No Marcin, akurat sytuacja jest taka, że kiedyś ludzie byli szkoleni przez lokalną tradycję. I dzisiaj mamy niestety problem taki, że tradycja umarła, a specjalizacja wszystkich ludzi jest tak wysoka, że dzisiaj się ludzie muszą specjalizować w jednym programie komputerowym. Więc niestety jakby wiedza ogólna nie pozwala na to, żeby każdy wiedział wszystko. Mam nadzieję, że to się zmieni i jakby działania w Cohabitacie zmierzają właśnie w tym kierunku, żebyśmy mieli wyższy stopień wiedzy ogólnej. Natomiast jak już inwestuje się 100 000 zł w budowę domu, warto zapewnić sobie to, żeby osoba, która go projektuje, wiedziała, co robi. Tutaj budynek w technologii Nebraska, czyli samonośnej. Tutaj ktoś się pytał, jak wielkie powierzchnie mogą mieć budynki w technologii samonośnej, więc widać, ten budynek jest relatywnie o dużej powierzchni. To jest budynek... Jest to budynek, który będzie docelowo budynkiem mieszkalnym. I pokrótce wyjaśnię Wam, w jaki sposób działa technologia samonośna. Tutaj widać taki konglomerat kostki słomy i tynków glinianych. W przenoszeniu obciążeń z dachu na fundament biorą udział oba elementy. Czyli sama kostka słomy nie będzie przenosić tych obciążeń. Podobnie sam tynk też tego nie będzie czynił. Dopiero kiedy 5-centymetrowe warstwy tynku po obu stronach zaczynają współpracować z kostką słomy, otrzymuje ona swoją pełną techniczną zdolność do przenoszenia obciążeń z dachu. I tutaj jeszcze kilka metod. Tutaj jest wykorzystana w tym miejscu metoda kostki Jumbo Bell, czyli tej dużej kostki, która waży, która ma ciężar około 300 kg na metr sześcian. Te patyki są właśnie po to, żeby łączyć ze sobą kolejne warstwy kostek słomy, żeby one zaczynały pracować ze sobą jedna z drugą, żeby wszystkie warstwy były ze sobą zakotwione. Nadproże wykonywane są typowo w konstrukcji drewnianej. Jeszcze kilka słów. Kilka słów o tym, dlaczego chcemy wykorzystać, albo jak stosuje się glinę w konstrukcji słomianej. Otóż glina ma, jej struktura taka molekularna powoduje, że cząsteczki wody dużo łatwiej przylegają do struktury gliny niż do drewna czy słomy. Więc dlatego jak po wielu latach odkrywa się drewno, które było zatynkowane gliną, wykazuje ono właściwości zakonserwowania. Drewno się świetnie konserwuje w glinie, tak samo świetnie się słoma konserwuje w glinie. A wynika to z takiej budowy lamelowej.
która na każdej na powierzchni tych blaszek, które z której zbudowana jest glina, są ładunki elektryczne, które powodują, że cząsteczki wody, które również są naładowane elektrycznie, po prostu są wciągane w strukturę gliny. Natomiast to wciąganie nie trwa długo. Po pewnym czasie po prostu glina się zatyka tymi cząsteczkami gliny i w tym momencie nie wchłania więcej wilgoci, więc dlatego glina często była zastosowana jako izolacja, hydroizolacja pod zbiornikami wody. Ma to ogromne znaczenie, właściwości gliny mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Tynk gliniany ma właściwości regulacji wilgotności w pomieszczeniu właśnie ze względu na swoją budowę. Te lamele, te blaszki, które są naładowane elektrycznie, one powodują, że gdy w pomieszczeniu poziomy wilgotności wzrastają do bardzo wysokich poziomów, w sytuacji, kiedy na przykład mamy dużą imprezę i nagle z dwóch osób w domu jest ich 16 i wszyscy oddychają i w powietrzu wydychano mają bardzo dużo wilgoci, taki tynk jest w stanie zakumulować w swojej strukturze dużo wilgoci i ta cecha jest wykorzystywana między innymi w dużych bibliotekach, gdzie potrzeba jest zabezpieczyć od wilgoci stare zbiory. Więc pokażę Wam kilka przykładów większej architektury. W momencie, tutaj się załaduje slajd. Pokażę Wam, co w takich technologiach można zrobić. I za chwilę zaproszę do naszej dyskusji Moritza, który pokaże Wam, jak budował z prefabrykatów dom słomiany w Gajówce. To jest na zdjęciu widać duży budynek prefabrykowany w ekowiosce Siebenlieden w Niemczech. Takie moduły prefabrykowane były budowane przez niedoświadczone osoby, nie budowlańców, gdyż moduły akurat są bardzo proste w konstrukcji. Dzięki temu cała ekowioska, bo to jest w ekowiosce, zaoszczędziła trochę pieniędzy. No a profesjonaliści byli tutaj zatrudnieni przy budowie, przy elementach takich wymagających znajomości fachowego tematu. Na terenach Belgii, Holandii stosuje się taką metodę, czyli duże blaty drewna klejonego, trzy warstwy kostek słomy przykryte kolejnym blatem. No i to wszystko strzyże się taką kosą do żywopłotów, żeby przygotować słomiany do tynkowania. Tutaj pytaliście o to, czy można kostkę słomy wykorzystać również w dachu. Można to zrobić, tutaj pokazuję przykład. Jest to jednak rozwiązanie ryzykowne, gdyż bardzo trzeba uważać na to, żeby zrobić to super szczelnie, super dokładnie i później to trzeba bardzo dobrze zabezpieczyć przed ogniem. Taką słomę na dachu również trzeba otynkować, bo tynk ma tą, oprócz tego, że zabezpiecza nam przed gryzeniami, zabezpiecza nam przeciw przewiewaniu budynku, ale też przede wszystkim przeciwogniowo. Co ciekawe, w Czechach wykorzystują kostkę słomy również do termomodernizacji, więc możecie sobie wyobrazić, że takie typowe polskie kostki polskie, mówię o tej typologii architektonicznej niektórych budynków, można by było zaizolować właśnie kostkami słomy, które później dostaną prawdopodobnie swoją elewację drewnianą. Więc teraz odpowiem jeszcze na dwa pytania. Możecie wkleić teraz pytania jakieś? Co z wilgocią w łazienkach? Wilgoć w łazienkach nie jest problemem, bo oczywiście musimy
zabezpieczyć budynek odpowiednią wentylacją, więc jeżeli wentylacja jest w porządku, no to nie mamy żadnego problemu. Jeżeli wentylacja jest do kitu, no to w każdym budynku będziemy mieli problem z wilgotnością. To z punktem rosy. Mark się pyta, punkt rosy sprawdzałem i w budynkach ze słomy ten punkt rosy faktycznie występuje. Skraplanie wedle modelu Glazera występuje wewnątrz ściany słomianej zimą, natomiast według tego samego modelu już w pierwszych miesiącach wiosennych następuje całkowite wyschnięcie tej ściany, więc nie ma problemu w skali całego sezonu. Katarzyna, pytasz o Fundusz Ochrony Środowiska? Tak. Dariusz, możesz taki dom docieplić, natomiast no to wymaga indywidualnej analizy tego, jak to uczynić, bo no trzeba było się zastanowić, jak to zrobić po prostu. Tynk, czy tynk pęka? Oczywiście tynk pęka, jak jest źle zrobiony. Pęka z tego powodu, że są na przykład za grube warstwy kładzione w jednym podejściu do ściany i wtedy zbyt dużo wilgoci opuszcza ścianę. I wtedy mamy problem z pękaniem, lub jeżeli za dużo gliny, lub jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczona element drewniany, który pracuje i na miejscu styku tynku z elementem drewnianym jest pęknięcie. Ok, ja teraz przekażę głos do naszego gościa Moritza. Moritz nam opowie o tym, jak zbudował dom z prefabrykatów. Ja na tę chwilę dziękuję, jeszcze dzisiaj wrócę, więc Moritz, przekazuję głos. Dobry wieczór. Witam Was wszystkich, bardzo się cieszę, że w nowym roku może mogę z takim ciekawym tematem, który jest moja pasja, zacząć i do tych zainteresowanych ludzi, którzy się interesują właśnie ekologicznym budownictwem, coś powiedzieć. I dzięki Paweł, wow, starałeś się o wszystkim mówić, właśnie super, jestem pod wrażeniem. Ja natomiast spróbuję teraz tylko coś powiedzieć od mojej technice. Budownictwo ze słomy to jest technika prefabrykowana. My robimy domy prefabrykowane, to znaczy budujemy w zamkniętych halach, tu w takim przykładzie w stodole, budujemy gotowe elementy, które później jak są wypełnione słomą, włożymy na budowę i montujemy to w krótkim czasie i tylko i wyłącznie jak jest dobra pogoda, unikać wszelkie tam deszcze i tak dalej, bo to jest największy, powiedzmy, wróg tego budownictwa i ogólnie wróg każdego budownictwa jest wilgoć. I wilgoć ma różne postaci, to może być wilgoć od góry, od dołu, od środka, to znaczy powietrza, która ma jest w środku budynku cieplej i na zewnątrz zimnej. To znaczy jak to powietrze difunduje przez ścianę, to jest właśnie ten punkt, gdzie woda się skrapla i to jest ten punkt, które jest problematyczne, ale to później coś o tym powiem. Tu widać, może później wracam do tego, najpierw jeden dalej. Tu widać nasze pierwsze prefabrykaty. To są prefabrykaty, tu z tyłu już wycięte okna. Może biorę to, ale może tak. Już wycięte okna w tym prefabrykacie i to są prefabrykaty. I jak tu widać z bruce drewniane, bruce to są grubsze deski, to są deski, które mają w takim razie 4 cm na 28 cm. Wysokość jest 2,5 cm i szerokość
też jest 2,5 metra. To znaczy panel ma dokładnie 6,25 metra kwadratowe i tu są używane, jak to jest pełny panel, tu widać te kostki 1, 2, 3, 4, 5, 6 razy 4, 24 kostki, jak jest pełna, jak to jest pełny panel. I później możemy, jak chcemy wyciąć małe okna, większe okna lub drzwi, lub większe otwory. Lub możemy robić całe takie panele, na przykład szklane albo coś. Dobra, i teraz jeszcze raz z powrotem, bo to są nasze stare panele i teraz to, tu widać skelet tych nowych paneli. I to jest tak. Ja staram się coraz mniej używać drzewo, chociaż teraz chyba nie jest możliwe wiele mniej używać, wiele bardziej tu ma być oszczędne, bo tu jeszcze jest chyba maksimum oszczędności, jak chodzi o drzewa. I cały panel 6,25 metra kwadratowy potrzebuje 0,1 metr sześcienny drzewo i to jest bardzo, bardzo mało. Chociaż te panele są nienośne. Dobra. Teraz tak, tu następne. Byliśmy, tu z przodu widać, jak wypełnimy te panele. To jest praca ręczna, która no to była nasza pierwsza praca i ten problem był wciskać te kostki do tych oczkach tutaj, kostki słomiane i tu robiliśmy taki model, który już dawno nie używamy, ale to był ciekawy i zupełnie ręcznie, bez żadnego elektryczności już albo jakiejś tam innej energii, tylko powiedzmy siła ludzka, ale to były 3 osób potrzebne, które naprawdę musieli to ciężko pracować do tych paneli. Dobra, później te panele są szczerzone, to znaczy taką, jak Paweł wcześniej pokazał, taką nożycę do żywopłotu, żeby równe były i wszystko ładnie obcięte. I później tu widać dalej. Zabezpieczyliśmy te elementy gliną po prostu. Tu widać, to jest taka rzadka masa gliniana, patrzcie. To ma taki konsystencję jak śmietana, powiedzmy. Taka rzadka glina i to bardzo łatwo tam to się przykryje ten element, później to wyschnie. To zrobiliśmy właśnie w tym domu w Gajówce i teraz mamy nową technologię, chcemy zupełnie na sucho budować, ale do tego powiem coś jeszcze później. Tu widać, że wszystkie elementy są zrobione już, wypełnione, są pełne akurat. Te, które są tu tak potrzebne, to są dachowe, to jest 42 stopni, są elementy dachowe tu wcięte, żeby później przy montażu to wszystko dokładnie pasuje. Dobra, teraz idziemy dalej. Tu jest, przygotujemy się na transport. Cały dom się mieści na taką przyczepę nisko podłożówkę i na ciężarówkę. Później wypadało, ale przykryliśmy to słomo, to plandeką, żeby w razie czego w transporcie to było bezpieczne. Bo jak mówiłem, najgorzej wróg jest wilgoć w tym wszystkim. Dobra. Tu widać montaż. To jest jeden dzień akcji, nie? Ten dźwig zamówiony, to nie są wielkie koszty, taki dźwig na jeden dzień, to nie jest problem i takim dźwigiem to idzie dosyć łatwo to wszystko montować. I tak to wygląda i to jest wszystko, no to jest słoma już z tą warstwą gliną. I teraz oczywiście na noc przykryjemy to całe wszystko plandekiem i później idzie tam membrana parapuszczalna,
jakieś krycie dachu tam. W takim razie to były używane stare dachówki, karpiówki, jak tu na tym domku, taki, na tym dużym, no, to są używane stare karpiówki. Recycling. Następna ciekawa rzecz, jak chodzi o recycling, to jest to. To są szklane butelki stare, masę tego i używaliśmy to, żeby po prostu robić tą podłogę. Tam w środku tu widać na te panele słomiane stoją na drewnianym na belce drewnianej, to się nazywa murowata po polsku i pod spodem jest zwykły ława fundamentowa i w środku właśnie był taki piasek 30 cm głębszy niż ta ława, niż górny krawędź tej ławy i pomysł był, żeby nas kolejny pomysł na recycling był właśnie stare butelki, które tworzą taką, powiedzmy, taką warstwę stojące powietrze, nie? Bo to teraz jest tak, te butelki są odwrotnie szyjem na dół do piasek tak stawione, później lekko obsypane, jak tu widać, piaskiem i później tu widać, to jest stara papa, po prostu też z recyklingu, z jakiegoś starego dachu i to jest warstwa papa na to, żeby później położyć tą posadzkę. Ta posadzka ma jakieś 5 do 8 centymetrów. Widać, że nie jest wszystko tak idealnie równie, ale później jest posadzka i to jest jeszcze zbrojone z taką siatką 3 milimetrową. No i to świetnie działa. To jest później taka warstwa, która nie pęknie na razie i to jest bezproblemowo, bo ten cały ciężar się powiedzmy tak rozpływa na tym, to znaczy nic tam nie pęka, te butelki nie pękają, to jest wszystko w dobrym stanie jeszcze. Dobra, następny. Teraz od zewnątrz to wygląda tak. Tu mamy ładną, dużą szybę, 4,5-metrową. I od zewnątrz ten domek jest oszalowany deskami. To są modrzewiowe deski, które chronią wszystko przez deszcz i tak dalej. To też pani inwestorka chciał. Tak, żeby to wyglądał, właśnie żeby to miał taką optykę, nie? To znaczy ja proponuję wszystkim, którzy chcą budować ze słomy, ze strony, zawsze skąd idzie pogoda, żeby chronić ściany słomiane właśnie deskami. To znaczy pod spodem musi być jakiś tynk, wiadomo, i to musi być szczelny na wiatr, ale widzieliśmy, Maciek nam pokazał właśnie tą swoją ścianę i to są błędy, które tak naprawdę mogą uszkodzić taki budynek znacznie. Dlatego my używamy deski, które też nie trzymają wiecznie, ale przynajmniej jakieś tam doświadczenie, takie deskowanie, może 50-60 lat trzymać. Dobra, następne. Mamy tu, tak to wygląda w środku. Bardzo proste, trochę taki nowoczesną nuty to ma, taki tutaj na górze jest antresola do spania. Małe strome schody. Tutaj mały piecyk, to jest najtańszy piec, który możemy kupić w jakimś tam pastoramie za 600 zł czy coś. I on ogrzeje cały dom. On ma 6 kW i starczy zupełnie. Chociaż jak ja osobiście bym spróbował tu coś robić, na czymś można jeszcze gotować, coś co ma więcej masy termicznej, coś co jeszcze grzeje wody w łazience. To by było idealne rozwiązanie.
Dobra. Tak to wygląda. Następny. To zrobiliśmy 2 miesiące temu. Chora Szczecina, to jest od architekta Adam Dudko. To jest dosyć duży dom. To jest nad Odrą. To jakieś 30 metrów dalej płynie Odra. To jest, tu jest piwnica pod spodem. Masywny fundament, moim zdaniem trochę za masywny, ale tak wyszło. I cała konstrukcja jest, jak widać, dosyć gęsta. To ja uważam, że jest całkiem dobre, bo tutaj między każdym, między tymi słupami, to są podwójne słupy, można naciskać kostkę ze słomy. I to jest idealnie mocne, prasowane. I można taką pole wypełnić i później następnie. I później jakiś szalunek drewniany od środka i cały budynek jest sztywny. Też jest bardzo ważne, że taki drewniany budynek on się tak nie rusza. To jak ktoś ma doświadczenie trochę z budownictwem drewnianym, to jest bardzo ważny punkt, czy ten budynek był sama konstrukcja był sztywny, bo później jak wieje mocny wiatr, to może ruszyć cały budynek i to jest kiepsko, tam pękają tynki i tak dalej. I dlatego lepiej gęste słupy i później jakieś przykątne zaszczały czy coś takiego i mamy problem z głową. To jest też jeszcze ciekawe, dach. Będzie zielony, to znaczy cały dach tutaj waży około 100 tony i dlatego mamy dosyć duże przekroje. To wszystko i gęste te krokwie. Te krokwie mają 35 na 8 cm i z tego wynika, że cały budynek ma około, to są 200 metrów kwadratowych i tam używaliśmy około 21 kubik tego na czyszczenie. Jest dosyć duże. Ale właśnie to jest tak, jak chcemy zielony dach, musi być konstrukcja dostosowana. Dobra, teraz tu mamy następne. To jest nasz udział, dobry dom w Niemczech. Tam produkujemy większe jeszcze prefabrykaty, to są 10 metrów, trochę ponad. I to są, jak widać, to są całe ściany. Oni przyjdą tak na tir i przyjdą 4 ściany i już wszystko jest gotowe. To znaczy jeszcze otynkować i tak dalej. Ale to są, tu jest hala produkcyjna, jest inna trochę niż nasza tutaj i to pozwala właśnie taki wymiar. Bo u nas robimy te wymiary 2,5 na 2,5 lub 2,5 i dachowe elementy mogą być większe do 5 metrów, 2,5 na 5 też możemy robić, ale wiele większe już musimy, na razie nie jesteśmy w stanie wybrać. Jeszcze coś do ściany, bo zawsze się mówi, ściany ze słomy i z gliny. Ale moim zdaniem, moje doświadczenie jest taka, że naprawdę warto nie tylko ściany uczepić słomą, tylko też dach. I bo przez dach ucieka nam około 60% ciepła, właśnie nie przez ściany. Bo to jest tak, jak robimy do ściany ze słomy, wszystko ładnie i tak dalej, tylko jak mamy na przykład konwencjonalny dach, jakąś szczęką własną izolację albo nawet wełną, coś tam może nam dużo uciekać i mamy możliwości przecież z tą słomą robić naprawdę bardzo dobrze uczeplone dachy. Jeszcze chciałem coś powiedzieć na końcu już prawie do, bo Paweł i grupa Cohabitat, oni proponują zawsze, propagują powiedzmy,
taki do it yourself. Ja jestem jak najbardziej za takie rozwiązanie, tylko z budownictwem słomianym trzeba zawsze brać pod uwagę, że to jest bardzo delikatny materiał i na przykład jest każdy może sobie to wyobrażać, murować ściany z na przykład z poroterm, to są takie czerwone cegły, które są idealnie proste i tak dalej. To jest wiele łatwiejsze niż budować ściany ze słomy. Chociaż jedyne, co jest może lepiej, ręce tak nie bolą, bo słoma jest dosyć miękki, ale poza tym układać jedną kostkę na drugą i tak dalej, to wcale nie jest tak łatwo, jak się jak nam to się wydaje. I dlatego taki prefabrykaty, gdzie to jest wszystko razem ciśnięte, jest całkiem fajna rzecz i załatwia nam naprawdę duże problemy. To znaczy nie załatwia nam problemy, tylko rozwiąza nam dużo problemy, bo nie musimy się tutaj na przykład te punkty jak spróbuję to jeszcze przedni. Na przykład tutaj, jak wypełnimy takie pole słomą, to problem jest górny tutaj, ten górny krawędź, bo musimy docisnąć to mocno i tam wstawić jeszcze jakąś kostkę. To wcale nie jest tak prosto. Jak robimy to na leżąco, to jest wiele łatwiejsze. Później nie mamy te problemy, że to coś tu siada i to jest jakaś szpara powietrzna i tak dalej. Tak samo jest krawędź tu, ściany na dach. I okej. To są na razie nasze z mojej firmy Dobry Dom, czym my się zajmuję. I zapraszam serdecznie na jakąś współpracę. Wykonawcze, architekci, klienci i tak dalej. I życzę Wam wszystkim udane. Dziękuję bardzo. Dzięki Ci, Moritz. Mam jeszcze do Ciebie jedno pytanie. Tutaj jedna osoba się pytała, żeby sobie mniej więcej wyobrazić, ile kosztuje mnie taki panel, który widzimy tutaj na zdjęciu. Czy jesteś w stanie tak rzucić, która pozwoli sobie wyobrazić, ile kosztuje zbudowanie takiego panelu? Tak, metr kwadratowy taki panel kosztuje około 200 zł. Metr kwadratowy. 200 zł netto, tak? Tak. Okej, no to wtedy już chyba tutaj wszyscy zrozumieli mnie, ile to kosztuje. Dzięki Ci serdeczne za bycie pionierem budownictwa z prefabrykatów w Polsce. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo na facie budowania ze słomy właśnie w Kohabitacie w Łodzi. Już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, namiary wszystkie na Moritza i na innych prelegentów będziecie mieli w mailach. Dzięki jeszcze raz, Moritz. My lecimy dalej. Teraz zapraszam do przemówienia Magdę Górską, która opowie Wam krótko o Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Budownictwa Naturalnego, które zostało powołane w 2011, z tego co pamiętam. I zaprosi Was do przyłączenia się do tej rodziny budujących naturalnie. Nie przedłużając, Magda, zapraszam Ciebie do przedstawienia tej historii. Chyba mi widać, czy mnie słychać? Tak? Już jesteś. Super. Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj gościć dzisiaj. Tak jak Paweł powiedział, jestem członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego.
i również jestem architektem praktykującym, również w technologiach naturalnych, na terenie Dolnego Śląska. To od razu przejdę, bo mam troszkę mało czasu do tematu. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, tak jak Paweł powiedział, powstało coś ponad 2 lata temu. Ja nie byłam na tym akurat założycielskim spotkaniu. Magdo, przepraszam, że ci przerwę. Czy mogłabyś głośniej mówić? Jest organizacja współpracująca właśnie z Habitatem bardzo mocno. Jeżeli chodzi o samo stowarzyszenie, to ono skupia głównie no, takich profesjonalistów, czyli architektów, projektantów wnętrz, wykonawców, tutaj Moritz też jest w stowarzyszeniu, i również badaczy oraz entuzjastów, którzy chcą po prostu propagować. Głośniej, dobra, spróbuję głośniej. Czyli osób, które chcą propagować budownictwo naturalne w Polsce. I tutaj jednym z takich założeń budownictwa jest właśnie propagowanie tego budownictwa w Polsce, szukanie jakby rozwiązań prawnych dla tego budownictwa, robienie badań na technologiach stosowanych w budownictwie naturalnym. Proszę. Też w przyszłości chcemy stworzyć taką bazę wolontariatu przy budowach, żebyśmy mogli sobie w ramach takich grup pomagać budować takie budynki. Jeżeli chodzi o takie założenia, jest to jeszcze grupa, która tak pierwsze sukcesy odniosła w zeszłym roku. Oczywiście docelowo chcemy być bardziej takim profesjonalnym organizacją. To na razie się buduje. Także też tutaj zapraszamy wszystkich, wszystkie osoby, które się zajmują tym profesjonalnie, żeby do nas dołączyli, bo chcielibyśmy po prostu tworzyć jedną grupę interesu, która gdzieś przeciera te szlaki również w legislacji polskiej. Okej, patrzę, czy tutaj już wszyscy słyszą. Właśnie takim pierwszym sukcesem dużym stowarzyszenia była organizacja European Strawberry Gathering w Łodzi. To też było przy współpracy z Kohabitatem robione w ramach Make Camp. Tutaj może powiem o samym gatheringu. Jest to taka impreza cykliczna, która się odbywa co 2 lata, co roku gdzie indziej. I właśnie w tym roku, w zeszłym już, w 2013, pod koniec sierpnia była w Łodzi. I tutaj rzeczywiście zjechało się do nas bardzo dużo profesjonalnych budowniczych, profesjonalistów z całej Europy. Była to niesamowita pura mózgów i wymiany. I tutaj szczególnie inspirujące były przykłady z Francji, z Włoch, z Niemiec, gdzie te organizacje naprawdę działają prężnie, gdzie są normy, gdzie są badania techniczne. No, także tu w Polsce mamy naprawdę duże jeszcze pole do popisu. Jeżeli chodzi, no to tutaj jeszcze może dodam, bo to było crowdfundingiem robione, tak się po części to udało, także też ciekawe. Samo stowarzyszenie w tym momencie się organizuje i rozkręca i tutaj właśnie pokazuję Wam zdjęcie z pierwszego takiego nieformalnego zlotu stowarzyszenia, które będą odbywać się co 3 miesiące, na których wymieniamy się po prostu doświadczeniami, wiedzą tym, co się kto zajmuje, inspirujemy siebie nawzajem. To pierwsze spotkanie odbyło się w Grzybowie, w ekologicznym gospodarstwie, w okolicach Łodzi również. I powiem, że się udało super. Tutaj mieliśmy też okazję gościć w Bończy i zobaczyć właśnie ten domek w technologii gliny lekkiej pana Brzyskiego. Tam też powstaje ekoosada, także zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Tutaj Paweł mnie prosił, żebym przytoczyła troszkę formalności związane z budowaniem takich budynków w Polsce, ponieważ jestem architektem i jakby spotykam się na co dzień z tym. Tu mamy jakby dwie drogi. Jedną z dróg to jest ta najprostsza, czyli zgłoszenie. W tym momencie mamy, ale na zgłoszenie możemy budować tylko budynki gospodarcze, więc troszkę nie do końca możemy się tam zameldować potem. Taki budynek może mieć wysokość powierzchni 25 m2 lub
35, jeżeli uzupełniamy zabudowę zagrodową. Ale druga, jeżeli chcemy większy dom, czy chcemy legalnie zamieszkiwać w tym domu, to niestety w tym momencie musimy przejść całą drogę pozwolenia na budowę, czyli musimy mieć plan miejscowy, wypis, wyrys planu lub warunki i potem wszystkie przyłącza, wszystkie instalacje, dostęp do drogi publicznej i tak dalej. Więc to jest taka normalna procedura przy budowie domu i niczym się tu nie różni. Jedyne, czym się różni, to to, że musimy stworzyć jakby wyrób jednostkowy na kostkę słomy lub na te panele prefabrykowane. Ale z tego, co się orientuję, to nie jest to jakiś duży problem w urzędach, że raczej, jeżeli rozmawiam z innymi projektantami, to nie ma jakichś specjalnych problemów urzędowych, jeżeli robimy to w konstrukcji drewnianej, czyli drewno jest tym materiałem nośnym. Tutaj chciałam przejść właśnie do tego zagadnienia, które poruszył Paweł, czyli do tych konstrukcji low bearing, które tak jakby w tym strawbellu są najbardziej opłacalne, czyli że słoma jest tym tanim materiałem, jest tym bardzo dostępnym materiałem i wydaje się najbardziej sensowne budowanie tej konstrukcji low bearing. Natomiast w Polsce, jeżeli chodzi o budowanie dużych budynków, no to jeszcze nie mamy tych szlaków przytartych. Tutaj nie mamy przede wszystkim NOR i ekspertyz technicznych do tego typu ścian. No i tym, między innymi tym OSBN chce się zająć w przyszłym roku czy w najbliższych latach. Jest to bardzo ważne, bo takie normy też umożliwią nam budowanie w tych technologiach budynki użyteczności publicznej. W tej chwili możemy stosować tę technologię tylko w domach jednorodzinnych albo w jakichś małych budynkach gospodarczych czy letniskowych, natomiast nie ma możliwości w ogóle budowania budynków użyteczności publicznej, co stowarzyszenie sobie stawia też za jakiś taki ważny punkt. Za granicą, w Francji czy w Niemczech już jest to możliwe. Także tutaj możemy czerpać od nich również inspiracje. No teraz też stowarzyszenie przystąpiło próby, miało tłumaczenia normy francuskiej, ale tak nie do końca jeszcze mamy siłę przerobową i organizację, także zachęcamy też Was do pomocy, żebyśmy po prostu byli taką grupą interesu, która stworzy te podstawy prawne, żeby te technologie, nie tylko strobel, ale w ogóle naturalne w Polsce się rozwijały, bo w zeszłym roku mieliśmy takie chwile zawahania, kiedy właśnie weszła nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych i tu Mariusz Zatylny, który po prostu jest mózgiem organizacji, można powiedzieć, on jest tutaj najbardziej taką osobą działającą, bardzo się martwił o to, że w ogóle ta nowelizacja uniemożliwi budowanie strobela w Polsce. Ale po analizach okazało się, że nie. Natomiast bardzo ciężko jest nam dotrzeć do rządu i do tych, którzy tworzą to prawo, żeby no, nie robili takich rzeczy. Że to też jest coś do przepracowania. Tutaj chciałam Was zachęcić do odwiedzenia stronki OSBN-u, bo tutaj było dużo pytań o architektów, o wykonawców. Na stronie OSBN-u, jak sobie wejdziecie tutaj w ludzie, potem są członkowie OSBN, i tam znajdziecie całą bazę właśnie profesjonalistów, czyli możecie znaleźć architekta z tego terenu, możecie znaleźć wykonawców, tynkarzy, którzy zajmują się tymi technologiami naturalnymi. Zachęcam, bo jest nas coraz więcej. Tutaj, co bym jeszcze dodała, żeby tak Was zachęcić, może do samego przystąpienia do OSBN, to bym zachęcała szczególnie po prostu profesjonalistów i osoby, które też entuzjastów, którym zależy na rozwoju tych technologii, bo fajnie, żebyśmy właśnie stworzyli tą jedną grupę interesów w Polsce, żebyśmy nie byli rozproszeni, żebyśmy się nie dzielili. Także zachęcam, składki są bardzo niskie, bo tylko 50 zł rocznie na razie, może w tym roku to zostanie podwyższone. No i obowiązuje nas jeden zjazd taki obowiązkowy, a reszta to jest dobrowolne. Tutaj stowarzyszenie działa na razie na zasadzie wolontariatu. My wszyscy działamy po prostu wolontariacko. A też chciałam Wam może tak z tej okazji Was zachęcić też do wolontariatu właśnie, bo w tym roku bardzo fajne rzeczy chcemy zrobić, połączyć. Będziemy próbować połączyć się z gniadą w Bolesławcu, czyli tymi gniami gliny, ceramiki.
I tutaj chcemy po prostu stworzyć taki festiwal też przy tym. Mam nadzieję, że nam się to uda. Są też również inne projekty, które mają jakby udostępnić tę technologię troszkę open source'owo, szerszemu gronu, ale to tak bym nie chciała dużo opowiadać, bo to jeszcze takie etapy początkowe i też nie jestem inicjatorem tego wszystkiego, także piszcie nam, dołączajcie się i na pewno nam się uda rozpropagować tę technologię. Też w przyszłym roku chcemy zorganizować zjazd takich budowniczych naturalnych w Polsce. Prawdopodobnie będzie to u Morica, gdyż no, tutaj bardzo on mocno działa i też stworzył bardzo fajną bazę, także zapraszamy Was wszystkich serdecznie. I w sumie jak macie jakieś pytania, to mogę teraz odpowiedzieć. Jeszcze tutaj, aha właśnie to, bo ponieważ to spotkanie miał prowadzić Maciej Jagielak, dzisiaj nie ma go, a on stworzył wspaniałą bazę budynków Strobel w Polsce. W ogóle nie tylko Strobel, ale tych naturalnych. I tutaj można sobie wejść do biblioteki chyba, czy wybudowane, czy coś takiego. Zaraz sobie zerknę na sama. Projekty i realizacje na stronie osbn.pl. I tam znajdziecie całą bazę z całej Polski budynków Strobel, które się budowały albo się już wybudowały, albo są w trakcie budowy. I też zachęcam Was serdecznie do zajrzenia do Multiteki. Tutaj można sobie ściągnąć opracowania również Mariusza Zatylnego na temat tych uwarunkowań prawnych. To jest tutaj taka dość duża baza. Jakby ktoś potrzebował kontaktu, Dzięki Magdo, słychać mnie? Macie może jakieś pytania? Raz, dwa, słychać mnie? Halo? Tak? Tak? Słychać mnie, tak? Tak, słychać. A, tak, dobrze, bo chwilowo straciłem kontakt z rzeczywistością. Tutaj, słuchaj, w imieniu wszystkich zebranych dzisiaj serdeczne dzięki za opowiedzenie nam historii stowarzyszenia. Cieszę się, że ono powstało i w końcu no, ta cała grupa osób, która chce budować naturalnie, ma swoją reprezentację. Wszyscy zostaną dzisiaj zaproszeni do przyłączenia się do stowarzyszenia i te dane wyślemy na maila wszystkim dzisiejszym uczestnikom. Ja dzisiaj dostałem informację przed chwilą, że mam przesterowany mikrofon. No, ja również. Jestem, tylko się znowu już wylogowało niestety. Przechodzimy dalej, powoli dzisiaj już będziemy kończyć, bo 22 już za pasem. Ja tylko chcę jeszcze powiedzieć krótko o planach. Dobrze, dzięki Magdo. Chcę Wam krótko powiedzieć o planach, jakie mamy w Kohabitacie, gdyż dzisiaj większość z Was ma pierwszy raz okazję wziąć udział w webinarze. Tych webinarów będzie więcej. Następny przed nami to webinar o budowaniu w grupie, czyli co-housing, o lokalnej autonomii. Dzisiejszy webinar też jest zorganizowany w takiej eksperymentalnej formie, czyli jest całkowicie otwarty i jedynie otwieramy się później na Waszą wdzięczność. I teraz chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób ten model działa, że wszyscy, którzy dzisiaj nam podziękują, znaczy dzisiaj, jutro będziemy przesyłać te informacje, że wpłaty powyżej 1 złotego to już będziemy mogli przesłać każdemu zapis audio wideo z tego webinara plus czat, czyli wszystkie dzisiaj rozmowy na czacie będą też zakodowane. Będzie też prezentacja z PDF-u i też będziemy chcieli zorganizować dodatkową sesję pytań i odpowiedzi. Tutaj powyżej średniej będziemy też wysyłać bazę wykonawców, bazę książek archiwalnych z lat 60. Tam również są normy, zebraną bazę artykułów o Strobel i zaproszenie do grupy mailingowej, która pozwoli Wam dalej kontynuować tą całą dyskusję. No i trzy najwyższe wpłaty.
Chcemy tutaj podziękować ludziom za te najwyższe wpłaty i tym osobom prześlemy książkę Natural Building Companion, czyli taką cegłę takiego kompana, który pozwoli tutaj dobrze nawigować w procesie budowania naturalnego. I książkę drugą po polsku, podręcznik budowania z gliny, który rok temu w końcu ukazał się na polskim rynku dzięki właśnie społeczności Kohabitatu. I zaprosimy też te trzy osoby na warsztat budowania ze słomy, który organizujemy w Łodzi. Słuchajcie, a teraz powiem, na co będziemy wydawać wasze pieniądze. Robimy Habitat Startup Kit, czyli zestaw open source'owej technologii, począwszy od architektury przez turbinę wiatrową, przez lokalną małą mikrobiogazownię, toaletę kompostową. Chcemy stworzyć mały system dla budowy lokalnie mało autonomicznego habitatu. I tutaj odpowiadam też na potrzeby, ten projekt ma odpowiedzieć na potrzeby tych wszystkich osób, które chcą coś zrealizować, ale nie mają bardzo dużych ilości pieniędzy na to, żeby zainwestować na przykład w projekt architektoniczny albo w kupno turbiny wiatrowej. Więc chcemy zebrać kolektywnie trochę środków i zainwestować w wyprodukowanie typowej architektury, na przykład 5 budynków o różnych rozmiarach, tak żeby każdy mógł przystosować do swoich własnych potrzeb. Oczywiście to będą rozwiązania takie podstawowe, które realizują podstawowe potrzeby. Jak ktoś oczywiście ma indywidualne potrzeby, no to musi indywidualnie sobie je realizować. Natomiast sądzę, że większość z nas ma dosyć wspólne potrzeby i zapraszam was pod link tutaj, który jest podany w tym miejscu. Właśnie jestem w trakcie budowania opisu tego projektu. No i większość pieniędzy, które zbieramy w trakcie tych webinarów, będzie inwestowana w proces budowy tego projektu. I też budujemy magazyn wytwórcy, magazyn środowisk konstruktywnych. To będzie fantastyczne pismo w PDF-ie, które będziemy też rozsyłać do całej społeczności. I celem tego pisma będzie to, aby podsumować wiedzę, która istnieje. Jak widzicie dzisiaj, osoby, które brały udział w webinarze, mają ogromną wiedzę, tak? Tylko do tej pory nie było takiej bazy, nie było takiej platformy, gdzie można pisać artykuły, gdzie to będzie się akumulować artykuł po artykule, doświadczenie po doświadczeniu. To pismo będzie miało 60 stron, będzie wysokiej jakości pismem. Naprawdę postaram się o to, żeby było na bardzo wysokim poziomie. No i będzie też rozprowadzane na podobnym modelu jak dzisiejszy webinar i sądzę, że dzięki temu pismu będziemy mieli dostęp do bardzo wysokiej jakości informacji. I to już dzisiaj, słuchajcie, na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne webinary. Będą równie ciekawe i równie ciekawych gości będziemy gościć. Następny webinar już 5 stycznia na temat kuchni roślinnej, a później 9 stycznia na temat cohousingu. Życzę wam spokojnego wieczoru. Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim gościom, którzy opowiadali dzisiaj z taką pasją o tych tematach, a was zachęcam do własnych studiów i do rozwijania swoich zainteresowań, no i realizowania marzeń. Dzięki serdeczne.
Jeszcze się na chwilę włączę. Zostało nas jeszcze 266 osób. Dodam, że tutaj widziałem, że ten link, który podałem, jest wadliwy. Wklejam go jeszcze raz opisem, opis tego projektu Habitat Startup Kit. Wkleiłem dokładnie teraz, jeszcze raz go wklejam. O, poszło. Możecie tam zajrzeć, jaki będzie zakres tego projektu. Tam jest dokładnie 4 propozycje architektoniczne dla różnych rozmiarów architektury, no i też lokalna generacja energii i tak dalej. Też widziałem, że tu jest potrzeba stworzenia lokalnej grupy w Szczecinie, w Podkarpaciu, więc jeżeli macie potrzeby stworzenia jakichś lokalnych grup zainteresowań, to dajcie znać, zrobimy takie grupy i wszystko w mailu zostanie wysłane. O, Podlasie też będzie. Nie ma problemu. Słuchajcie, tutaj pytanie jest, jak możecie nam podziękować za ten webinar? Te wszystkie informacje z numerem konta i tak dalej, zostanie to przesłane na maila, także spokojnie, dzisiaj już tylko się relaksujemy, a wszystko będzie można załatwić jutro. Też wam wszystkim życzę dużo dużo obfitości w nowym roku, żebyśmy wszyscy się mogli dzielić tym, co najlepsze. Dzięki za buziaki. Też wam wysyłam buziaki. A jakbyście chcieli zobaczyć, poczytać dużo ciekawych rzeczy, to zapraszam na forum cohabitat.net. Przepraszam, forum cohabitat.net, a nie com. Ktoś tam podał zły adres i to właśnie byłem. Forum cohabitat.net. Jarek, ta lista tych publikacji będzie wysłana mailem do osób, które zechcą wesprzeć nasze działania. Jeszcze lepiej mailem. W szczytowym momencie było nas 600 osób. A wszystkich zapisanych dzisiaj jest 950. Absolutny rekord. Normalnie, jakbyśmy sobie wyobrazili, ile to jest 900 osób w jednej grupie, to myślę, że mało wokół którego tematów jest tyle zainteresowanych. Teraz się trochę przylizałem za bardzo. Łukasz, tu masz bardzo dobry pomysł. Dobrze by było zrobić webinar dla bardziej zaawansowanych i faktycznie coś takiego chcemy zrobić. No, wkrótce będziemy to proponować mailem. Maja, pytasz o fotel? Nie, to jest z Allegro, specjalny fotel do komputera. O, taki z podstawką tutaj. Jacek W, wszystko zostanie wysłane na maila. Także spokojnie. Sylwia, okej, okay, będziemy robić w takim razie webinar dodatkowy dla specjalistów. Dorota 8, będzie to zarówno rejestracja audio i wideo, jak i też czat. Osobno. Czat będzie jako tekstowy.
Cześć Karolina, życzymy Ci wszystkiego dobrego i żeby ciąża była dla Ciebie miłym wspomnieniem. To jest ciekawe, że już webinar się skończył, ale wciąż 200 osób siedzi na tym webinarze i patrzy i słucha, co tu się dzieje. Chociaż już merytorycznej treści nie ma wcale. Aha, więc chodzi o ten fotel, fantastyczny. Ja już się mentalnie wyłączyłem. Ale słuchajcie, bo właśnie tak zauważyłem, że szkoda, że nie możemy iść do pubu, ale powiem wam, że planujemy zlot ogólnopolski w Łodzi i będzie nawet after party, świetna impreza i oprócz słuchania o winie będzie się można dobrze bawić i dużo porozmawiać. A jesienią będzie. Zlot będzie jesienią. To będzie Cohabitat Gathering 2014. Jak zobaczycie w internecie, Cohabitat Gathering już był w 2012 i było super. MakeCamp też będzie. Ale będzie się nazywał inaczej. Będzie się nazywał Wytwórcy. Wszystko w Łodzi będzie. MakeCamp będzie latem, a Cohabitat Gathering będzie jesienią. Adrian, można je robić. Też się cieszę. Naprawdę chcecie informacje o tym fotelu? Dobra, słuchajcie, to podam wam linka do mojej strony na Facebooku, to dodajcie mnie jako znajomych, to wkleję później linka do tego fotelu. Marek, pytasz o webinar o Cordwood. Jasne, planujemy taki Cordwood z Jarosławem Szewczykiem z Politechniki Białostockiej, który jest mega fachowcem od Cordwoodu i taki będzie webinar. Będzie też webinar o budowaniu dachów zielonych i będzie webinar o robieniu naturalnych stawów. Dzisiaj właśnie nawiązałem kontakt z Polskim Stowarzyszeniem Naturalnych Wód Kąpielowych. Ogólnie to będzie bardzo fajny rok. Mnóstwo warsztatów, webinarów i na końcu ten zlot. A, no i najbardziej mnie cieszy ten ekosystem, ten projekt budowy tych open source'owych technologii, bo to może całkowicie zrewolucjonizować sposób, w jaki podejmuje się inwestycje, gdyż większość technologii będzie opracowana i nie trzeba będzie naprawdę tak dużo pieniędzy inwestować w robienie cały czas tego od nowa. Łukasz, 2015 i mówię poważnie. Piotr, no już w 2014 chcemy kolejne książki, tym razem o permakulturze. Moment, gdzie jest mój telefon? A możesz mi przynieść? No. Marek, fantastycznie. Jakbyś odezwał się do mnie na maila, to byśmy na pewno chcieli z tobą pogadać.
bo to ma być właśnie co-housingowa osada, open hardware, zrób to sam, otwarta. Ostatnim razem, jak robiliśmy webinary, to w szczytowym momencie było 168 osób. A teraz jest 160 osób już po webinarze. Ale ta osada ma powstać pod Łodzią, oczywiście. Będzie tam zintegrowany Fab Lab, szkoła Design and Build, do której będzie można przyjeżdżać i uczyć się tych wszystkich fantastycznych rzeczy. Będzie taki mały ekohotel. No ogólnie będzie można przyjechać i spróbować życia zupełnie w alternatywnym modelu, czyli to wszystko, co jest trudne do zrobienia na co dzień, tam będzie łatwe, bo bardzo wiele osób będzie chciało to w jednym momencie. Więc będzie można tego doświadczyć w sposób niezobowiązujący i być może dzięki tym lokalnym grupom kohabitatu będzie łatwiej znaleźć ludzi, którzy będą chcieli zrobić podobną rzecz w innym regionie. No i właśnie po to potrzebujemy tej dokumentacji open source'owej, jak to zrobić, żeby każda grupa kolejna nie potrzebowała wydawać tych samych pieniędzy na to. Więc dlatego chcemy to raz a dobrze opracować. Joanna, fantastycznie, proszę opowiedz mi bajkę o trzech świnkach tak porządnie, bo ja zawsze zmyślam. Piotr, to ten co-housing ma być 2015, ale na razie musimy wykminić metodę finansowania, bo tam już złotówki liczy się w milionach, więc to nie jest takie proste. Ale możliwe. Tak, Monika i Michał, to jest cel, dla którego powstał Cohabitat i to nie było możliwe przez 6 lat, od których działa Cohabitat i dopiero teraz na horyzoncie jest ta sprawa. No i właściwie cały 2014 jest przygotowaniem do tego projektu, po to jest pismo, ten magazyn, który będziemy robić, po to jest ten projekt open source'owych technologii, po to są webinary. Potrzebujemy bardzo, bardzo dużej grupy osób, które skupią się na jednej sprawie. Jest ziemia. Mariusz, dachy z trzciny, oczywiście można. Mogę teraz, Adrian, ci powiedzieć, że to będzie między Łodzią a Zgierzem, koło Lasów Grotnickich. Joanna, zapewne tak. Pozdrawiam 150 osób, które lubią gadać na czacie. Łukasz, mieszkam teraz w kamienicy w Łodzi, na ulicy Miedzianej. Wcześniej mieszkałem w Zgierzu, no ale oczywiście moim marzeniem jest, żeby zbudować budynek, który jest całkowicie samowystarczalny, właśnie w technologii kostek słomy, z użyciem gliny, konopi przemysłowej. Strasznie jara mnie temat zrób to sami Fab Labów, więc to miejsce, gdzie będę mieszkał, będzie wyposażone w taki warsztat. No i pracuję nad tym, jak to zrobić. Łukasz, powódź jest ostatnią rzeczą, którym się boję. A tak na poważnie, tam jest teren, który nie jest terenem zalewowym.
Gabriela, nie pamiętam twojego pytania. Chyba było związane z tym, jak się można ze mną spotkać. Najlepiej jest przyjechać na któryś z warsztatów, bo wtedy jestem w stanie z kimkolwiek porozmawiać, bo jak jest zlot i przyjeżdża 500 osób, to jest trudno. Paweł, pytasz, konopie przemysłowe można kupić w Poznaniu w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Dario, tak, fundamenty się właśnie robi na mniej więcej 50 cm. Maja, nie znam miotczaków ze Zgierza. A szkoda. Dominik, jesteśmy ziomalami? No to napisz do mnie na privie, to jest mój Facebook. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Kupowaliśmy w tym roku na warsztaty całą paletę konopi przemysłowych. Przywozi kurier. Nie ma problemu. Bardzo było dobrze. Nie pamiętam niestety ceny teraz. Kasia, dobranoc. No, goryle właśnie przemysłowe służą do budowania. Pozdrowienia. Dobrze, słuchajcie, fantastycznie się siedzi. Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś wszyscy na tym zlocie. Pozdrawiam was serdecznie. Dzięki jeszcze raz za wspólny spędzony wieczór. Do zobaczenia na kolejnym webinarze. Pa, pa, pa. Jak to się mówi? Czałówki 102. Cześć.